Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Jakoś migamy troszeczkę, ale jesteśmy już z Wami jak co piątek. Ja się nazywam Radosław Gruca, a to jest moja autorska audycja Katarzis. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem, powracamy do tematów kościelnych, ale także porozmawiamy o przemocy policji w stosunku do kobiet, co istotne. A wszystkie wątki w pewien sposób połączy Klementyna Suchanow, autorka książki To jest wojna, a jednocześnie aktywistka, która bardzo konsekwentnie stara się obnażać antykobiece działania polskich władz. Klementyna jest jedną z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Myślę, że nikomu nie trzeba jej przedstawiać. Ale za chwilkę u nas się pojawi i będziecie mogli sobie sami wyrobić zdanie o Klementynie. Tym bardziej, że mamy dla Państwa niespodziankę i po raz pierwszy w polskich mediach Klementyna opowie o tym, co dzieje się tutaj i teraz, mianowicie WikiLeaks. WikiLeaks opublikowało interesujące linki dotyczące pewnej organizacji, o której pisała Klementyna w swojej książce. Już nieraz ją polecaliśmy i będziemy to robić dalej konsekwentnie, tym bardziej, że jak pewnie zauważyliście, ostatnie miesiące pokazują, że to, o czym przez wiele lat konsekwentnie staraliśmy się alarmować razem z Tomaszem Piątkiem, niektórymi politykami opozycji, Grzegorzem Rzeczkowskim, Jackiem Żakowskim, Elizą Michalik i jeszcze kilkoma innymi dziennikarzami. Właśnie w tym tygodniu runęły chyba ostatnie wątpliwości co do tego, w jakim kierunku zamierza wyprowadzić Polskę ta obecna władza. Polexit w rozmowie pana Lisickiego, czyli naczelnego do rzeczy, oraz Rafała Ziemkiewicza jest już wręcz postulowany. To znaczy panowie przyjęli taką narrację, że należy skończyć z polityczną poprawnością i zacząć mówić o polexicie, ponieważ to może być jedyna szansa na to, żeby zapewnić Polsce suwerenność. Taka jest narracja, jestem pewien, że ona będzie coraz bardziej rozpływać w polskiej sieci, a obawiam się, że może być tak, że Polacy nie do końca będą zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje. Porozmawiamy o tym wszystkim z naszymi gośćmi. Na początek, jak mówiłem, Klementyna Suchanow. Później temat przemocy wobec kobiet i bezkarności policjantów, którzy ją stosowali, rozwinie Krzysztof Boczek, dziennikarz niezależny, który niedawno opublikował na łamach OKO.press cykl artykułów dotyczących przemocy wobec kobiet i konsekwencji dla kobiet, ich ran, ale także bezkarności policjantów. Jak pewnie wiecie, poświęciłem bardzo dużo czasu, żeby pilnować kwestii, jeszcze jako dziennikarz OKO.press, kwestii odpowiedzialności znanego pałkarza z BOA, który na Placu Powstańców Warszawy, dziękuję za poprawienie, bo ostatnio się pomyliłem, na Placu Powstańców Warszawy wymierzał ciosy pałką teleskopową w protestujących. Pokazały to wszystkie telewizje, portale. Widać było wyraźnie jego twarz, ustalono jego tożsamość. Poseł Michał Szczerba złożył doniesienie do prokuratury. Sprawę policja próbowała zamieść pod dywan i sądowała nawet, czy uda się narzucić opinii publicznej taką kolejną rundę treningu bezradności, którą mamy, który mamy stosowany dość konsekwentnie w stosunku do oponentów politycznych, a którzy żądają odpowiedzialności, żądają przestrzegania prawa, zwracają uwagę na łamanie praw obywatelskich i wydaje się, a często starałem się z tym walczyć w naszych audycjach, wydaje się, że to po władzy spływa, że jest to kwestia
tej tożsamości władzy jako władzy teflonowej, do której nic nie przywiera i ona cały czas będzie konsekwentnie mogła lekceważyć w myśl zasady: nie mamy pana płaszcza i może pan iść pobiegać szybciutko. Poproszę w takim razie, ponieważ już dostałem sygnał od naszego drogiego Krzysztofa, który realizuje audycję, że Klementyna jest z nami, także zapraszam Klementynę, poproszę też o grafikę. Dzień dobry, Klementyno, piękna fryzura. Nie widzieliśmy. Dzień dobry. To są słuchawki. A, no dobrze, okej, okay. Słuchawko, fryzura. Czy muszę je mieć? Czy mogę ich nie mieć? Myślę, że możesz ich nie mieć, tylko nie wiem, czy będziesz czytać z ust. Ale okej, okay, dobrze, adrem. I chyba będziesz mnie słyszeć też bez słuchawek. Cały czas piękna fryzura. No? Okay, to kontynuujemy. Poproszę Krzysztofa o grafikę, a jeszcze nadrobię jedną zaległość i przypomnę wszystkim, że dzisiejszą audycję wyprodukowaliśmy dzięki Robertowi. Produkujemy ją na bieżąco, który jest naszym patronem, sponsorem. I pamiętajcie, że dlatego rozmawiamy, że konsekwentnie i coraz szerszym strumieniem wspieracie nasze obywatelskie medium. Poprosimy grafikę z książką, żeby przypomnieć o tym, o czym trzeba chyba wielu Polakom po pierwsze przypominać, a po drugie ich informować. Klementyno, napisałaś książkę już chyba 2 lata, mam problem z, tu mamy, widzimy okładkę, Klementyna Suchanow, to jest wojna, kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze. Taki jest pełny tytuł tej książki, która została wydana przez Agorę. Książka bardzo ważna, książka świetnie napisana przy okazji, więc nie bójcie się, że będzie tam miliony przypisów. Klementyno, pisałaś tam o wątkach hiszpańskich. Chciałbym, żebyś nam przypomniała o tym w kontekście tego, co właśnie ujawnia Wikileaks na swoich stronach. Pojawiło się tam kilkanaście tysięcy dokumentów, do których zapraszamy wszystkich amatorów śledztw dziennikarskich i powiedz nam, Klementyno, czego warto tam poszukać i co już opisywałaś w swojej książce, co dziś znajduje potwierdzenie w kolejnych materiałach. Ten przeciek, który został opublikowany na Wikileaks wczoraj, dotyczy hiszpańskiej organizacji, podobnej do naszej Ordo Iuris, ale wcześniejszej, z większą historią, dłuższą historią i bardzo dobrze zorganizowanej, od której Ordo Iuris się w pewnym sensie uczy. Nazywa się ta organizacja Aste Oir i rzeczywiście ona gdzieś w drugim rozdziale mojej książki się pojawia. Ja ją opisuję tam podczas pobytu w Hiszpanii i to są takie, jak można powiedzieć, początki takiego zamieszania fundamentalistycznego w Europie w okolicach 2011-2012-2013. Oni się tam zaczynają organizować i o, teraz właśnie widzicie taką wstępną notatkę na Wikileaks opublikowaną na temat tego właśnie przecieku. Nazywa się Intolerance Network. To jest dość istotne, tym bardziej, że od dłuższego czasu chyba nikt nie ma wątpliwości, że właśnie nietolerancję, no to nawet delikatne słowo, należy przypisywać jako jedną z cech Ordo Iuris. Tak, i Ordo Iuris jest zakolegowane, ja to zawsze tak nazywam, z tymi organizacjami. Ale jeszcze muszę uporządkować, tak żeby właśnie dojść do tego przecieku. Twojej książki. Organizacja Aste Oir. Organizacja Aste Oir otwarła, założyła kolejną fundację, która nazywa się Citizen Go. Ta fundacja Citizen Go jest taką platformą zbierającą podpisy pod różnymi tam projektami. Niektóre z nich są takie niby ekologiczne, dzieci w Afryce, a z drugiej strony pojawiają się właśnie takie, jak tutaj nazywają, nietolerancyjne, czyli jakieś homofobiczne albo właśnie zabraniające aborcji w różnych krajach. Ta platforma działa w różnych krajach, działa również w Polsce. I co ciekawe, ta Citizen Go działa też w Polsce, tak jak mówiłam, jest prowadzona zdecydowanie przez Hiszpanów z Madrytu i w swoim zarządzie posiada osobę z kręgów bliskich już Kremlowi, Aleksieja Komowa. I to jest ten link, który pozwalał nam, jeden z takich, bo wciąż na stronach Citizen Go, jeśli się tam wejdzie,
ta osoba, Aleksiej Komow, tam figuruje. I to był ten link, który pozwalał nam udowodnić, jeden z takich linków, który pozwalał nam udowodnić te związki pomiędzy tymi organizacjami fundamentalistycznymi, które nagle się wynurzyły, i właśnie polityką Kremla. A teraz mamy dużo więcej. Mamy między innymi dokumenty, które pokazują, dużo dokumentów na temat płatności Citizen Go. Część tych dokumentów wypłynęła już chyba w 2017 roku przez taką grupę hakerów hiszpańskich, która się nazywała ACAP Gang, ale one zostały ściągnięte z internetu i zachowały się tylko w takich niektórych screenach, takich resztkach, które trzeba było składać po całym tym internecie. Ja to robiłam podczas pisania książki, a teraz po prostu mamy tak zwany full wypas, czyli po prostu dostęp do wszystkiego. I są tam finanse, wiemy dokładnie na co płaci Citizen Go, wiemy ile płaci do polskiego Citizen Go, wiemy, że pomiędzy Citizen Go a Ordo Iuris również odbywają się przelewy w jedną i chyba w drugą stronę. Ja zdążyłam poświęcić na to na razie, nie wiem, ze 3-4 godziny dzisiaj, więc mogę powiedzieć tylko o takiej bardzo wyrywkowej perspektywie tego wszystkiego, co tam jest, ale to na to trzeba, no, przypuszczam, że miesięcy tak naprawdę, żeby to wszystko zrozumieć, kto z kim, co komu daje i przekazuje. Są zdecydowanie te listy, które już znaliśmy, część tych listów, które znaliśmy, które szły pomiędzy Citizen Go a rosyjskim oligarchą Małofiejewem. Te listy ponownie tam są, te już znane właśnie z tego przeciągu ACAP Gangu, one się ponownie pojawiają, ale jest więcej. Jest też umowa pomiędzy tą organizacją a organizacją oligarchy rosyjskiego. Jest też umowa pomiędzy hiszpańską tą organizacją Citizen Go a włoskim partnerem, który znany był, fundacją, która nazywa się Nova Terre, która znana jest z tego, zasłynęła z tego, że dostawała pieniądze z pralni rosyjskiej, które rozdzielała potem na europejskie organizacje takie fundamentalistyczne. Wiemy, że do Polski też te pieniądze przyszły, nie wiem tylko jeszcze do kogo dokładnie były skierowane, więc mamy nawet potwierdzenie tego przelewu z fundacji Nova Terre do Citizen Go, czyli mamy potwierdzenie na przekazanie pieniędzy z pralni rosyjskiej bezpośrednio tej organizacji Citizen Go, a mamy też jednocześnie przelewy pomiędzy Citizen Go a Ordo Iuris. Więc wszystko to się zaczyna po prostu łączyć, wszystko to, o czym mówiliśmy, co pokazywaliśmy poprzez różne przykłady, co nieraz było przez Ordo Iuris kwestionowane, w taki oczywisty, już kłamliwy czasami sposób, czasami w taki zmanipulowany i wymijający. Teraz to wszystko legło w gruzach, nie mają się. Uważam, że po tych dokumentach, jakie przestudiowałem dokładnie, nie mają się po prostu już jak bronić. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale też poproszę teraz naszego drogiego realizatora, żeby przypomniał to, co pisałaś 15 lipca, 14 lipca na Twitterze. Zwracałaś uwagę na to, że już powoli kurtyna opada i będziemy mieli coraz bardziej otwarte nawoływania do polexitu, i też tłumaczyłaś to, podając uzasadnienie. Nie wiem, czy słyszałaś, jak rozpoczynałem tą audycję, ale mówiłem właśnie o rozmowie, którą publikowało Do Rzeczy, gdzie Rafał Ziemkiewicz w rozmowie z naczelnym tej gazety mówił wprost, tak. Jeden z nich mówił wprost, że polexit powinien wreszcie być analizowany, bo może być podstawą do polskiej suwerenności, do zachowania polskiej suwerenności, która rzekomo jest zagrożona. W sumie nie rzekomo, bo rzeczywiście jest zagrożona, ale na pewno nie przez Berlin i Brukselę, a raczej przez rosyjskie wpływy, które antagonizują Polki i Polaków. No i rzucają kij w szprychy polskiemu społeczeństwu obywatelskiemu, i tak dalej, i tak dalej. Możemy o tym robić kolejny cykl programów. Klementyno, napisałaś, ja przeczytam dla wszystkich, którzy słuchają nas w podcastach, napisałaś: szantażowani przez Kreml, Dworczyk Leaks, chodzi oczywiście, dodam od siebie, opublikowane na Telegramie maile pana Dworczyka. Szantażowani przez Kreml muszą wykonywać ruchy, których nawet gigant narracja nie udźwignie. Wyjście Polski z Unii, a co za tym idzie, odcięcie od funduszu odbudowy, precyzyjnie mówiąc, muszą tam mieć na wschodzie mega haki na naszych. Jarosław K. uczynił Polskę zakładniczką Putina. Czy możesz to rozwinąć, tą myśl?
Tutaj właśnie akurat mamy do czynienia z kolejnymi przeciekami maili Dworczyka i no, tak jak to właśnie bywa, ja to często mówiłam w różnych wywiadach, że nam brakuje właśnie takich informacji, tych insajderskich. Do tej pory nie mieliśmy aż takiej dużej afery przeciekowej. Ona wreszcie się wydarzyła w Polsce, bo tylko w ten sposób tak naprawdę dowiadujemy się, co tam jest grane. No i jakby moja analiza tych maili, nie dokonywałam też takich głębokich studiów, jak na przykład Anna Mierzyńska robi, ale one wyraźnie dla mnie wskazują już na to, że jakby zażyłości pomiędzy jakieś powiązania, a jeszcze szukam słowa odpowiedniejszego, zależności może pomiędzy Kremlem a naszym rządem są dużo, dużo głębsze niż sądziliśmy. Przyjmijmy, Jeśli... to przypomnijmy, bo to jest stała sekwencja zdarzeń, która potwierdza coś, o czym mówiliśmy wspólnie, mam wrażenie. Ty, Klementyno, w swojej książce, ja w swoich publikacjach śledczych, zarówno w Fakcie, jak i w innych tytułach. Tomasz Piątek, naświetlając postać Antoniego Macierewicza, przestrzegaliśmy przed tym i bardzo często media mainstreamowe odsądzały nas. Najczęściej nieoficjalnie i w kuluarowych rozmowach między nami, od czci i wiary, że mamy obsesję antyrosyjską i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj Partia Prawo i Sprawiedliwość ustami Jarosława Kaczyńskiego dumnie ogłasza, że wchodzi w sojusz z takimi ugrupowaniami, jak między innymi ugrupowania włoskie, które były wprost związane z Putinem. Salvini, wicepremier były Włoch, nawet nie miał żadnych oporów, żeby pokazywać się w koszulce z Władimirem Putinem i uważać go za fantastycznego przywódcę. Marine Le Pen spotykała się z nim. Papa Szereg takich. spotykała, dostawała grube milioniki, Do tak zwanej grube pożyczki bezzwrotnej. miliony, miliony, miliony. Tak, i teraz to się dzieje tu i teraz. Znaczy, sama sytuacja, w której i prawicowe media, i Zbigniew Ziobro, który też wspiera Ordo Iuris, ręka w rękę z nimi działa, mówią wprost o polexicie, a cui bono, stara zasada kryminalistyki, kto na tym skorzysta? Skorzysta na tym tylko i wyłącznie Władimir Putin i Kreml. No tak, więc jest mi bardzo przyjemnie, że z tego etapu oszołomki przechodzę na etap wieszczki. Niemniej jednak nie zbawia nas to, bo wciąż jesteśmy w tym samym bagnie, bo posiadamy ciągle ten sam rząd, który nie kryje już tych swoich inklinacji. One w ostatnich miesiącach wyszły bardzo jasno. Są już zresztą, tak jak mówiłeś, właśnie artykułowane. Ja pamiętam, ja właśnie czekam wciąż na pozew ze strony Ordo Iuris, ale pamiętam, że jedną z takich rzeczy, którą oni kwestionowali gdzieś na Twitterze może, czy w jakiejś wypowiedzi prasowej, już nie pamiętam, było to, że ja tam wprost jakby mówię o tym, że Ordo Iuris dąży do wprowadzenia w Polsce autorytarnych rządów, że są jakby sprzęgnięci z takimi siłami, które coś takiego proponują. I to rzeczywiście jeszcze 2 lata temu można było interpretować, no ha, 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 pani troszkę się zagalopowała, czy pani na to ma jakieś dowody, a najlepiej właśnie jakieś dowody w postaci przelewów. No i teraz takie rzeczy już wychodzą, no, już się stają częścią naszej rzeczywistości, tylko ponieważ wszystko bardzo galopuje, to też mam wrażenie, że nie wyciągamy refleksji z tych małych rzeczy. Że one się pojawiają, ale nawet środowiska dziennikarskie nie poświęcają na to tyle uwagi, ile trzeba by było. Jestem ciekawa teraz, co się stanie z tym przeciekiem opublikowanym na Wikileaks, czy redakcje poświęcą, pozwolą dziennikarzom poświęcić czas na to, żeby to dokładnie przestudiować i dobrze opisać. Bo dochodzi dużo już takich sygnałów, już takich ewidentnych sygnałów, że to, co mówiliśmy jakiś czas temu, dzieje się, tylko wciąż tyle się dzieje, że nie jesteśmy w stanie tego przerobić jakby mentalnie, i co więcej, wyciągnąć później z tego jakieś wnioski w konkretnych działaniach. To mało, ja powiem więcej, pozwolę sobie, to już I nie ta są. satysfakcja jest taka sobie, wiesz, jest niby, ale cóż z tego? Nie, absolutnie nie chodzi o satysfakcję, chodzi o to, żeby się konsekwentnie przebijać przez ten mur milczenia, który był stawiany przez wiele lat. Wydaje mi się, że wielu dziennikarzy po prostu się wstydzi tego, że nie zajmowało się tematem, który dla polskiej opinii publicznej powinien być nie tylko wyświetlony, ale też fundamentalny. O tym się prawie nie dyskutuje.
my cały czas musimy walczyć z taką łatką ludzi, którzy mają jakieś obsesje. I to, co ty mówisz, to ja już bym powiedział wprost, że to nie chodzi o... Znaczy, trzeba powiedzieć wprost, fakty, które miały miejsce, między innymi ten sojusz, który łączy nas z prorosyjskimi politykami, uwielbienie dla Viktora Orbana, który jest na rosyjskim pasku już od dłuższego czasu, to są fakty, to już nie są jakieś niuanse, linki, podejrzenia, to są po prostu twarde fakty, a po tym tygodniu, kiedy Polexit już jest wprost postulowany przez do rzeczy, ja przypomnę, że Tomasz Piątek wiele, wiele lat temu zwracał uwagę na to, że... tam się zmienia narracja. Tak, jak się zmienia narracja i że do rzeczy jest tutaj liderem. Ja przypomnę, że do rzeczy jest też jednym z pism, które należy do tego samego właściciela, co wprost, z którym to właścicielem Tomasz Piątek wygrał niedawno proces, który mu wytoczył tenże jegomość, nie warto podawać jego nazwiska. Klementyno, jeszcze chciałem cię spytać o drugą część, drugie wcielenie twoje, wcielenie aktywistki. Chciałem wrócić do tego, ponieważ kolejnym naszym gościem będzie Krzysztof Boczek, który opisał na łamach OKO.press cykl historii, których wspólnym mianownikiem jest z jednej strony krzywda, jaką policjanci wyrządzili protestującym pokojowo kobietom, a drugą częścią tego mianownika jest to, że ci policjanci pozostają bezkarni. I o tym też pisałaś na Twitterze niedawno, przypominając to i też pisząc, że nie lubisz o tym mówić, ale taka jest prawda. Proszę cię w takim razie, powiedz to pierwszy i ostatni raz na antenie, jak doszło do tego, że wylądowałaś w szpitalu i martwiłaś się, że nie zdążysz pożegnać się ze swoją córką? No doszło w sposób nie taki spektakularny, jak to się czasami odbywa, bardzo taki prozaiczny. To była jedna z wielu sytuacji, w których już brałam udział. I akurat zdarzyło się to po jednym z takich większych protestów pod Pałacem Prezydenckim. Protest organizowała Akcja Demokracja. Po prostu była sytuacja, że ktoś smarował coś na chodniku. Ja akurat dojrzałam osobę, którą policja zaczęła ścigać. To było kilka dni po tym, co się w Sejmie zadziało, kiedy mieliśmy filmy, zdjęcia pokazujące to, jak policja agresywnie traktuje właściwie osoby porwane z tłumu, bo oni po prostu wpadli i porwali kilka osób z tłumu na teren Sejmu i na tym terenie Sejmu właśnie agresywnie się wobec nich zachowali, stosując różne chwyty albo właśnie gdzieś tam popychając, rzucając. Jedna osoba wtedy wylądowała na SOR-ze z podejrzeniem złamania karku i tak dalej. Więc to był wtedy bardzo, to był taki gorący czas, oburzenie na policję sięgało zenitu. Pierwszy raz chyba były takie mocne reakcje na działania policji, więc widząc, że coś się takiego dzieje i wiedząc, że policjanci robią takie rzeczy przeważnie właśnie, kiedy nikt nie patrzy, kiedy zakryją osoby na przykład swoimi ciałami, to gdzieś tam nie na przykład w głowę będą bić, a właśnie gdzieś niżej. Więc wiedząc o tym wszystkim, starałam się dostać poprzez ten kordon policjantów, którzy tę osobę gonili i przyciskali do muru. Oni mnie wtedy szarpali i chcieli mnie wyciągnąć. Podczas tego wyciągania i szarpania, które tak jak mówię, nie było takie spektakularne w porównaniu z wieloma innymi, ale wtedy akurat... No, spektakularne były krzywdy, których doznałaś i o których zresztą tak, nie wiedziałaś. Tak, wtedy właśnie akurat w takiej głupiej sytuacji uszkodzono mi ten kręgosłup, co spowodowało, że jakiś czas później trafiłam do szpitala w nocy. Nagle z powodu bólu, który już był nie do opanowania, nie do zniesienia i tam właśnie bardzo szybko podjęto decyzję o operacji, kazano mi też bardzo szybko wyrazić zgodę, bądź niezgodę na to. To była niedziela rano, jeszcze wszyscy spali i musiałam odbyć w swojej głowie totalnie obolałej, po jakimś już traumatycznej takiej dawce bólu, musiałam podjąć takie właśnie decyzje, czy się zgadzam, czy nie zgadzam. Jakby perspektywa była taka, że się uda, albo że się nie uda. Na dwoje babka wróżyła. Powiedziano mi to prosto w twarz, bardzo takimi krótkimi, doktorsko-żołnierskimi słowami. I to wszystko było bardzo powalające. Ja jakoś żyję cały czas, bo udało się tę operację wykonać dobrze i
Była to świetna opieka lekarska w szpitalu wojskowym na Szaserów, ale no to pozostaje w głowie. No pozostaje w głowie, ty teraz to mówisz tak, zresztą to jest bardzo ujmujące i takie ujmujące mnie, a charakterystyczne dla ciebie, że wbrew temu, co się o tobie mówi, nie udajesz bohaterki i nie żalisz się. To jest rzecz, która mnie też inspiruje, nie ukrywam. Ale no, sprawa była poważna. Znaczy, z tego co pamiętam, nie jestem specjalistą od kręgosłupa, ale miałaś no, zagrożenie, że będziesz sparaliżowana nawet. No, albo była wersja, że będę sparaliżowana, albo że się uda, albo że się nie uda. W zasadzie były takie scenariusze. Ale nie mówiłaś o tym publicznie wcześniej. O tym będzie też opowiadał nasz kolejny gość, który opisał ten tekst. Proszę bardzo naszego drogiego realizatora Krzysztofa, żeby też pokazał ten tekst. Uważam, że to jest świetna dziennikarska robota. Ale też chciałem cię spytać o to, czy ty uważasz, że my jako społeczeństwo obywatelskie, my jako ci, którzy buntują się przeciwko różnym nadużyciom władzy, możemy zrobić coś więcej, żeby nagłaśniać nieprawidłowości w działaniu, mówiąc wprost, przemoc, brutalną przemoc, którą policja dławi protesty. Dzisiaj już rok treningów na kobietach mają za sobą. Prawdopodobnie będą też kolejne protesty różnych grup, niekoniecznie bliskich tobie ideowo. I też mogą być traktowane podobnie, bo są zagrożeniem dla władzy. Czy ty masz jakąkolwiek receptę, którą mogłabyś nam polecić, co my jako obywatele możemy zrobić, żeby temu się przeciwstawić, żeby żądać rozliczenia tych, którzy do tego doprowadzili? No nie mam jakiejś takiej przemyślanej super recepty, ale na pewno z praktycznych rzeczy bardzo istotne jest to, żeby kiedy jest się świadkiem takich sytuacji, dokumentować to wszystko. Filmować, robić zdjęcia. Czasami rzecz zapowiada się niewinnie, a to po prostu zatrzymali osobę i skuli, niby nic się nie stało, ale potem się okaże, że podczas tego właśnie skucia uszkodzono coś, czego jeszcze nie wiemy, bo też to jest tak, że te uszkodzenia wychodzą z czasem, one nie są natychmiast widoczne. No jak jest złamana ręka, no to jest konkretnie złamana ręka, ale bywają uszkodzenia jakieś wewnętrzne innego rodzaju, które wychodzą na następny dzień, po dwóch dniach, po trzech dniach. I wtedy jest bardzo istotna dokumentacja, żeby móc dołączyć do różnych akt. Chociaż tak jak wiemy, czegokolwiek nie dołączymy, i tak w sądach policja jest uniewinniana albo te sprawy są przeciągane. Moja sprawa też ją złożyłam. Na razie poległa na tym, że sąd upiera się, że jestem bardzo bogata i jestem w stanie zapłacić kilkanaście tysięcy za to, żeby te sprawy w ogóle zacząć, czyli żeby wnieść opłatę sądową. Muszę w mojej sprawie o zadośćuczynienie ze strony Skarbu Państwa, muszę wnieść opłatę jako obywatelka, żeby ta sprawa w ogóle nabrała bieg. Nie jestem w stanie wnieść tej opłaty, ale stąd uważam, że ja sobie, że świetnie sobie radzę i właśnie muszę ją uiścić. No i o takie prozaiczne rzeczy czasami ta sprawiedliwość się rozbija, także dokumentowanie jest bardzo, bardzo istotne. A druga rzecz, no jaką trzeba zrobić, to po pierwsze tę władzę odsunąć, a później, kiedy zostanie odsunięta, zająć się bardzo szczegółowym rozliczaniem konkretnych postaci za to, co zostało popełnione, bez szukam polskiego słowa, ale with no mercy, bez po prostu jakiegoś pochylania się nad ich wielką biedą, jaka ma im się stać, czyli jeśli ktoś po prostu zasługuje na Trybunał Stanu, musi stanąć przed Trybunałem Stanu, jeśli ktoś zasługuje na innego rodzaju śledztwo, na jakieś dyscyplinarne czy innego rodzaju kary, to się po prostu musi stać. Inaczej nie będziemy nigdy mieli poczucia równowagi, że to, co się wydarzało przez te lata, nie tylko miało sens, bo to trudno w ogóle nazwać, szukać w tym sensu, bo jakby uszkodzenie mojego kręgosłupa w stosunku do tej sytuacji ma się nijak, to jest jakby po prostu 1,01 do miliarda, to znaczy, że szkoda, która została mi uczyniona, ta sytuacja w żaden sposób nie usprawiedliwiała tego, co mi się stało. Więc było to uzasadnione. Ja na to i zachęcam obywateli do nacisku na polityków, jeśli dojdzie do zmiany władzy, żeby takie rzeczy jednak się stały. Powiedzmy to jasno, znaczy policja używa środków przymusu bezpośredniego, które są dozwolone
prawnie, chociaż akurat bicie pałką teleskopową po głowie nie jest w żadnym prawie dozwolone i nie ma możliwości, żeby to usprawiedliwić, a takie sytuacje miały miejsce, o tym wiemy, ale chodzi o zupełną nieadekwatność tych działań w stosunku do strajku kobiet, czy też strajku klimatycznego. To jest zupełnie niesłychane, że w stosunku do kobiet, które artykułują swoje poglądy, jest też dużo orzeczeń sądów, które to potwierdzały, że działacie w zgodzie z prawem, że też często te konsekwencje, które były wyciągane na podstawie rozporządzeń zakazujących zgromadzenia, były bezzasadne i sądy to wszystko umarzały. Ale przypominam sobie też historię kibiców, którzy głośno kibicowali, rzucali racami w policjantów i ci generalnie nie reagowali. Czyli problemem jest przyzwolenie na przemoc i na używanie tych środków pozaprawne, a wręcz zachęta, bo jeżeli nie ponosisz kary za to, że przekroczyłeś uprawnienia, nawet gdyby nikomu kręgosłupa nie złamano, a na przykład Moli, o której będziemy rozmawiać z Krzysztofem za chwilę, złamano rękę, jest w bardzo ciężkiej sytuacji, o tym za chwilę. Czy ty też tak definiujesz problem z działaniem policji? No, policja przekształciła się w formację przemocową, jak jeszcze ja mam taką scenkę w głowie, ponieważ moja córka chodziła do szkoły podstawowej koło komisariatu na ulicy Wilczej i miała wizyty policjantów w szkole właśnie jako tych obrońców naszych, gdyby coś się działo, drogie dzieci, to zwróćcie się do policjanta, tutaj obok jest komisariat, widzicie, my jesteśmy fajni, przyjdziecie do nas i wszystko będzie okej, będziecie bezpieczne. I kilka lat później ja jako jej matka siedziałam za oknami okratowanymi tego samego komisariatu w zupełnie innej sytuacji. Wówczas jako mama małego dziecka nigdy mi nie przyszło do głowy, że coś takiego będzie miało miejsce, nie byłam bywalczynią komisariatu. I to pokazuje właśnie, co się stało. My, obywatele, zostaliśmy przekształceni przez policję w kryminalistów, a oni, będąc kryminalistami, używając wobec nas nieusprawiedliwionej agresji, są uniewinniani i właściwie, jak tam właśnie w tym artykule Krzysztofa Boczka gdzieś ktoś powiedział, śmieją nam się w twarz. I tutaj nie chodzi o rodzaj zemsty, bo ja nie mam akurat takiej natury, natomiast tu chodzi o sprawiedliwość. Ja też w mojej sprawie chcę się domagać w sądzie sprawiedliwości, osądzenia tego, czy to było słuszne, niesłuszne, jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje, czy ktoś mi zadośćuczyni to, co się mi stało i to, co się cały czas ze mną dzieje, bo to takie urazy nie pozostają bez konsekwencji jakichś dalszych i tyle. I o to właśnie chodzi, żeby przywrócić jakieś takie poczucie, podstawowe poczucie sprawiedliwości. Ja nie jestem kryminalistką, przepraszam bardzo. Przepraszam, ale też powiem, że nie jestem kryminalistą, ale nie rozwijajmy tego wątku, bo ważniejsza jest opowieść, a nie opowiadający, a w tym wypadku opowiadającym jestem ja, po to, żeby opowiedzieć twoją historię, dać ci się zaprezentować i też wyciągnąć od ciebie to, że to nie jest tak, że po wszystkich ludziach, wszystkich kobietach i mężczyznach, którzy wychodzą na ulicę, to wszystko spływa, że to nie jest tak, że poprotestujecie sobie i idziecie do domu nie, na ciepło. To nie jest tak, wiesz, skutki tego są dużo większe niż się wydaje, bo to nie jest tylko nasza psychika tych konkretnych osób, które brały w tym udział, ale to rzutuje na całe rodziny. To są już potem traumy, które się rozszerzają na czy kręgi przyjaciół. Dużo rzeczy tego typu się dzieje potem między ludźmi, bo chociażby z tego powodu, że jedna osoba jest traumatyzowana, to się rzuca na całe środowisko, powstają później bardzo różne sytuacje, ludzie nie rozumieją na przykład tego, że ktoś jest w takim stanie albo no, miliard sytuacji. Dlatego na przykład strajk kobiet uruchomił właśnie tak zwany psychopogotowie, bo to jest niezmiernie potrzebne i jest bardzo, bardzo dużo ludzi wciąż dzwoniących, którzy ciągle nie potrafią sobie poradzić z tą traumą, że formacja, która ma chronić ich bezpieczeństwa, powodowała zagrożenie dla nich i oni albo doznawali, albo byli świadkami sytuacji, kiedy stosowano przemoc wobec ludzi niewinnych, protestujących pokojowo, którzy nie używali przemocy wobec nikogo. I te wydarzenia, zwłaszcza dotyczą tak w dużej mierze młodych ludzi, też środowisk LGBT, I one są, pozostaną przynajmniej w Warszawie, myślę najbardziej, jakąś traumą pokoleniową, jakimś takim rysem pokoleniowym.
Ale też myślę, że to będą, i często o tym mówię, staram się być tą osobą, która szuka pozytywów we wszystkim. Myślę, że to będzie takie doświadczenie formacyjne. To były bezprecedensowe protesty. Bezprecedensowe protesty. Szkoda, że nie możemy formować ludzi w fajniejszy sposób, nie? Ale może warto już myśleć o tym, jak będziemy to robić i nie ustawać w walce, bo tak jak pisała Klementyna Suchanów, to jest wojna. Dziękuję ci bardzo, Klementyno. Na koniec jeszcze chciałem cię spytać, mam kilka takich swoich osobistych doświadczeń opisywanych przez prawicowe media i kiedy starałem sobie pewne rzeczy uporządkować, doszedłem do tego, że chyba najważniejsze w dzisiejszych nastrojach i też dyskusjach, także ulicznych, jest to, żeby nie dać się zastraszyć i nie dać się zwariować. To znaczy nie dać sobie wmówić, że coś było inaczej niż było i nie dać się zastraszyć, bo przecież o to władzy chodzi. Czy ty się z tym zgadzasz? Jasne. Po prostu musimy mieć cały czas taką jasność tego, co jest prawdą, co jest fałszą. Bez tego, a jesteśmy zarzucani dezinformacją non-stop, propagandą i tak dalej, więc bardzo ważne jest to, żeby trzymać tego pionu i rozdzielać białe od czarnego i tak dalej. Ja jeszcze, ponieważ kończymy, dodam, że właśnie zaplanowałam, że jak już porozmawiamy, to na Twittera wrzucę coś z tych moich studiów dzisiejszych w plikach udostępnionych przez Wikileaks, więc za jakąś chwilę tam się coś pojawi z tego, co udało mi się wyczytać w tych dokumentach. To zapraszam. W takim razie znajdziecie te materiały też na Resecie Obywatelskim, na moich profilach w mediach społecznościowych. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłaś dla nas czas i trzymaj się, Klementyna. Dużo zdrowia. Dzięki. Pozdrawiam. Pa. Cześć. Pa. No. Dziękuję bardzo, Klementynie, dziękuję bardzo wam. Ja też poproszę jeszcze Krzysztofa, żeby przypomniał wam, że możecie dzwonić do nas i dzielić się komentarzami, a was poproszę bardzo, słuchających, oglądających, o to, żebyście, jeśli można was prosić, także zamieścili jakiś komentarz, opinię, pytania na naszej stronie facebookowej. Dobijamy już do kolejnych progów, które pozwolą nam zwiększyć zasięgi. Wasze komentarze są szczególnie premiowane przez algorytmy teraz stosowane przez Facebooka, w związku z czym możecie bardzo realnie wspomóc Reset Obywatelski, podobnie jak możecie realnie wspomóc Reset Obywatelski albo używając Patronite'a do stałych, systematycznych wpłat, albo jeśli macie teraz możliwość dorzucenia się na naszą działalność na Zrzutce, możecie też, z tego co zauważyłem, bo nawet długo nie widziałem tego, nawet teraz trochę nas wesprzeć, wpłacając. Kilka osób już to robiło i widziałem na czacie, jest to niezmiernie dla prowadzącego budujące. Bardzo dziękuję, Klementynie, czekamy teraz na Krzysztofa, postaram się was za chwilę wprowadzić, a żebyśmy mieli chwilę oddechu i żebyście mogli odpalić swojego Facebooka i napisać komentarze oraz pytania do Krzysztofa. Posłuchajmy przez chwilę muzyki, która specjalnie do Katarzys została wybrana i stworzona. Zapraszam, wracamy za chwilę.
Dzień dobry. Naszym gościem w tej części programu jest Krzysztof Boczek. Witam. Dobry wieczór, Krzysztofie. Tak jak mówiłem, nie wiem, czy udało ci się słyszeć wcześniejszą rozmowę na kanwie twojego tekstu o tych kobietach, które ucierpiały podczas protestów, ucierpiały ze względu na działania policji. Zadałem pytania Klementynie o to, co jej się przydarzyło. To jest naprawdę poruszający tekst. Znajdziecie jeszcze linki i screeny na naszej stronie internetowej i na stronie na Facebooku. Krzysztofie, opowiedz nam o swoim cyklu. Opisałeś 6 bohaterek. Zacznijmy od Moli, bo to jest najbardziej znana historia. To jest dziewczyna, której policja złamała rękę, o czym szczęśliwie opinia publiczna się dowiedziała, ale mało kto wie, jakie konsekwencje i przykrości Mola ponosi do dziś. No tak, to jest sytuacja jeszcze z grudnia zeszłego roku. To była demonstracja ekologów pod KPRM-em i tam ona była bardzo pokojowa, policja znowu zrobiła kolejny kocioł. Nawiasem mówiąc, rzecznik KSP twierdzi, że w ogóle nie stosują żadnych kotłów. I po takim kotle wywiozła także do komendy kilku ekologów. Podkreślę, to było totalnie pokojowa demonstracja, która miała podkreślić to, że bardzo źle się dzieje z naszym klimatem, bo się dzieje. No i wywieźli ich na komendę na Wilczej i tam, że było to, co zazwyczaj jest, przynajmniej od czasów strajku kobiet, a wcześniej jeszcze kultywowane przez obywateli RP, czyli tak zwane Solidemo, czyli taka solidarnościówka, wsparcie dla tych, którzy zostali zatrzymani. Ja tam nie byłem, czego bardzo żałuję. Zresztą wielu z dziennikarzy, czy dziennikarzy obywatelskich bardzo żałuje, że wtedy tam nie było, bo mamy nadzieję, że gdyby byliśmy tam z naszymi kamerami, to by do tego nie doszło. W każdym razie po 22 mniej więcej policja ruszyła do ataku, znowu zrobiła kocioł, zaczęła zganiać tych wszystkich aktywistów, tam było kilkadziesiąt osób, tych młodych ludzi i to widać na filmach, ja to w tym materiale Okopresu, o którym Radek mówił, załączam te linki, widać także na filmie, jeden jest z filmów, jest udostępniony przez policję, bo policja chciała się wybielić, ale coś im nie wyszło. I widać, że ona jest, Mola jest spokojna, nie stawia oporu, daje się prowadzić, no i policjanci jej złamali rękę w 3 miejscach. Ramię, nie przedramię, tylko ramię. Jej później ta... Ona krzyczała tam trochę, potem już była z bólu, policjanci nie pozwolili, podkreślę, nie pozwolili, by z pomocą medyczną przyszli ratownicy medyczni, którzy tam byli. Na każdej właściwie demonstracji są wolontariusze, ratownicy, którzy pomagają i wspierają w ten sposób aktywistów. No nie została jej udostępniona ta pomoc medyczna, ona płakała, wyła, ręka jej wisiała bezwładnie i już nie pamiętam, ile to trwało, czy godzinę, czy dwie. W każdym razie po jakimś czasie ją tam uwolnili, nie odwieźli jej nawet do szpitala. Zrobił to poseł Szczerba, który przyjechał z interwencją. Nie wiadomo, kiedy by ją wypuszczono, gdyby nie fakt, że przyjechała między innymi zastępczyni ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich, pani Machińska, doktor, i poseł Szczerba, który też się tam pojawił. I on ją odwoził do szpitala. Ona nawet nie była w stanie, wyobraźcie sobie, jaki to był ból i co to musiało być, kiedy ona, jeśli ona sama nie była w stanie wejść do taksówki ze złamaną ręką. On jej musiał wkładać tą rękę. Ta ręka jej tak bardzo przeszkadzała i wisiała.
Jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany, to łatwo znajdzie fotografię jeszcze Mikołaja Kiembowskiego, który chyba jako jedyny fotoreporter tam został jeszcze i fotografował to i uwiecznił między innymi mole z tym złamaną ręką. Policjant, który złamał jej tą rękę i dokonywał tej interwencji, powinien ją spisywać. Nie zrobił tego, bo jak się zorientowali, że zrobili jej szkody, to on uciekł, odszedł, oddalił, jak to określili, oddalił się z miejsca zdarzenia. No i co potem? Potem zrobił się bardzo wielki szum, bo to wówczas jeszcze była nastolatka, już chyba 19 lat wtedy miała, czy tak jak była na granicy, w każdym razie niektóre media podawały, że miała 19 lat. I nastolatka, której policjant, spokojna, która przyszła wesprzeć swoich kolegów, złamał jej rękę, co było bardzo ciekawe i dla mnie to jest mocno zastanawiające. Mola była koordynatorem kanału Gdzie co Wawa. To był taki kanał założony na Telegramie przez Strajk Kobiet i jeśli ktoś z was uczestniczył w demonstracjach Strajku Kobiet, to pewnie go kojarzy, bo to właściwie wszyscy na tym siedzieli. Tam było wówczas prawie 18 tysięcy odbiorców, nie wiem ilu obserwujących, pewno drugie tyle albo i więcej. W każdym razie ten kanał stwarzał bardzo duże trudności policji, dlatego że tym kanałem demonstrujący łatwo się komunikowali, zmieniali miejsce spotkania, informowali się, gdzie są zasadzki, gdzie policja robi kotły, gdzie są blokady, gdzie nie iść, gdzie gazują i tak dalej. Analogiczną rolę takie kanały odgrywały na demonstracjach na Białorusi, co trochę mówi o tym, gdzie jesteśmy, w którą stronę idziemy. A w każdym razie to jest zastanawiające, że akurat jej koordynatorce tego kanału policja złamała rękę w taki sposób, że ona nie była w stanie już działać, operować na tym kanale. Ona w ciągu tygodnia miała operację bardzo skomplikowaną, bo trzy kości tam było przemieszczone. Już teraz nie chcę cytować, to trzeba zajrzeć dokładnie do artykułu. Że, właśnie mamy, za chwilę przytoczymy stosowny fragment, bo uważam, że to jest ważne. Klementyna z wrodzoną sobie skromnością, bo tak ja ją oceniam, i takim podejściem, żeby nie robić z siebie specjalnej bohaterki, nie mówiła szczególnie wiele o tym, że uszkodzenie kręgosłupa było tak poważne. I teraz też zwracała uwagę, że często różne urazy wychodzą po dłuższym czasie. Mogę wam powiedzieć, że interwencja policji wyzwala adrenalinę i różne hormony, przez co nie czuje się różnych ran przez dłuższy czas, więc one mogą się odezwać później. Zaraz Krzysztof wrzuci nam stosowny fragment dotyczący Moli. Twój artykuł, który rozpoczynał cykl artykułów, widzieliśmy screen wcześniej o policjantach, zaczynał właśnie historią Moli i złamanej ręki. Była to jedna z bardziej ewidentnych historii, ale jeżeli sobie uświadomimy, że to jest pokojowy protest, druga rano i nagle bez żadnego widocznego powodu policja rusza. Ty dałeś taki śródtytuł, jakiej trzeba siły, żeby złamać rękę. Czy ty masz takie wrażenie... To był cytat, tak, jeśli dobrze pamiętam, to doktor Machińska to mówiła, jakiej trzeba siły, żeby złamać dziewczynie rękę w trzech miejscach. Tak, i nie ma winnych, nie ma problemu. To jest też niesamowite i to jest coś, do czego ja będę konsekwentnie wracał, konsekwentnie z uporem i bardzo głośno, ponieważ te właśnie sytuacje, które są szeroko znane opinii publicznej, a które ze względu na taką dla mnie przykrą tendencję mediów do porzucania pewnych historii, do takiego podejścia, że one day news, jednego dnia mamy historię, a potem już nikt nie interesuje się, co dzieje się dalej. Te historie, złamana ręka, czy też zatrzymanie fotoreporterki pod menem, czy też bicie pałką teleskopową przez funkcjonariuszy BOA, Biuro Operacji Antyterrorystycznych, teraz trochę pod zmienioną nazwą, które zostało wysłane przeciwko kobietom.
To jest zupełnie niebywałe. To widzimy teraz fragment razem z fotografią Mikołaja Kembowskiego i ty dokładnie opisujesz to tak. 9 grudnia 2020 roku Mola, 19-letnia aktywistka, poszła na Solidemo pod komendę na ulicy Wilczej. Po drugiej w nocy policja ruszyła na demonstrantów, zrobiła kocioł i siłą wyciągała aktywistów do radiowozów. Opowiedz nam o tym, bo opisywałeś to wielokrotnie, jak wyglądają takie kotły. Z dwóch stron policja robi blokadę i ścieśnia ten kocioł. I najlepsze, i to jest notoryczne, ja widziałem kilkadziesiąt takich, widziałem, brałem w tych udział, zazwyczaj wszystkich zamykają. I często policja, dziennikarze nie chcą wypuścić nawet. Zazwyczaj, co najciekawsze, mówią, że demonstracja jest zakazana, nielegalna, co a już wiemy dzięki kilkuset co najmniej wyrokom sądów i wyrokowi Sądu Najwyższego, że to jest nieprawda. Policja kłamie, demonstracje były i są legalne. Więc pod pretekstem, że to jest nielegalna demonstracja i jest zagrożenie epidemiologiczne, co robi policja? Ścieśnia. Był taki jeden słynny... Zatrzymajmy się na sekundę, bo tak. Jakby to jest całe clue i myślę, że każdy, jeżeli sobie to wyobrazi, to zrozumie tą hipokryzję policji i te konsekwentne uzasadnianie swoich działań działaniami, które mają skutek wręcz przeciwny. Po pierwsze, cikanie gazem pieprzowym, znam już to uczucie, jest potencjalnie wzmaga możliwości zarażenia się, w związku z tym, że osoba kicha, nic nie widzi, płacze, rozrzuca swoje różne śliny, chcąc, nie chcąc i tak dalej, i tak dalej. Gaz w Warszawie jest stosowany notorycznie i nawet policja do tego stopnia unika odpowiedzialności, że nie podaje statystyk, ile razy w ciągu protestów kobiet był używany, mimo że 16 czy 17 innych komend wojewódzkich wylicza te historie i one, myślę, że na dwóch rękach w każdej komendzie się znajdą, a można je wyliczyć, a w niektórych w ogóle nigdy nie miały miejsca. Czyli mamy gaz pieprzowy, to od siebie dodałem, ale też takie kotły, no to jeżeli jakby policja ma przeciwdziałać zgromadzeniom w związku z tym, że tam są siewczyni śmierci, bo tak były nazywane w mediach prorządowych, siewczyni śmierci, siewcy śmierci, i ona ich ściska, to tak naprawdę ona generuje potencjalne zakażenie i jakby obnaża no, całą hipokryzję i fałsz, jaki stosuje się po to, żeby uzasadnić tę interwencję. Czy ja dobrze ciebie zrozumiałem? Absolutnie, absolutnie. Znaczy to jest wierutne kłamstwo, co mówi policja. Policja kłamie notorycznie. Kłamie wobec demonstrantów, kłamie w korespondencji z dziennikarzami, bo oni już nie chcą rozmawiać z nami tak przed kamerą zbytnio, chyba że mają się czymś pochwalić. Kłamią, tak to trzeba nazywać. To nie jest mijanie się z prawdą, tylko celowe wprowadzanie w błąd, kłamanie. Kocioł po 8 marca pod dworcem centralnym, to był Dzień Kobiet i to była manifa, tam było kilkaset osób. Policja zgromadziła, ktoś podawał, już nie pamiętam kto, siły 2,5 tysiąca ludzi, ja szacowałem, że przynajmniej 2 tysiące tam było policjantów i rzeczywiście to była olbrzymia masa ludzi, wyobraźcie sobie, tam było kilkaset młodych ludzi, to ten kocioł trwał 8 godzin i na początku on miał, szacuje, około 150-120 metrów średnicy ten kocioł, na końcu policja tak to ściśniała, że on miał z 15 metrów? Chyba tak. No tam już było oczywiście też mniej ludzi, ale po prostu było tak ciasno już i jeszcze policjanci ciągle mówili 1,5 metra od nich, 1,5 metra, żebyśmy się jeszcze bardziej ścieśnili. To było normalnie wybieranie ryb ze stawu, spuszczanie wody i wybieranie ryb ze stawu, wyciągali, ścieśniali jeszcze bardziej, jeszcze ciaśniej, żeby jeszcze więcej osób się obawiało o swoje zdrowie, o sytuację. Zresztą po 8 godzinach niektórzy po prostu musieli wyjść, żeby zrobić siku i tak dalej, zjeść, różnie.
Ale takie rzeczy robi policja. A chyba przerwaliśmy historię Molly. Tak, przerwaliśmy, to dygresja z mojej strony. Zacytuję fragment tekstu, który mieliśmy przed ekranach, na ekranach przed chwilą. Dziewczyna krzyczała do policjanta, który wykręcał jej rękę. Ała, ała, moja ręka. Zrobił to na tyle mocno, że złamał jej ramię w trzech miejscach. I teraz cytujemy. Złamanie spiralne z odłamem pośrednim trzonu kości ramiennej lewej, kwalifikujące się do leczenia operacyjnego, brzmią opis później wykonanego rentgena. Jakiej siły trzeba użyć, by złamać rękę w trzech miejscach? Pytała potem dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, która, przypomnijmy, wielokrotnie była na komendzie i przyjechała też tej nocy, kiedy tak. zdarzenie miało miejsce. Mola jest w szczególnie trudnej sytuacji, bo leczenie jest długotrwałe i też kosztowne. Ty to też opisujesz w swoim artykule, chciałbym bardzo, żeby to wybrzmiało. Tak, to znaczy... ja to piszę w artykule, ona była kelnerką, to były czasy pandemii, te zakłady, jak wiadomo, restauracje nie działały od dłuższego czasu, ona nie miała, nie pracowała, nie miała ubezpieczenia, nie znam niuansów, ale no, po prostu wtedy te zakłady nie pracowały, nie miała ubezpieczenia i musiała zapłacić prywatnie za operację i za rehabilitację i nie podałam jakiejś konkretnej kwoty, ale kilkadziesiąt tysięcy. Czyli ja sobie wyobrażam, że sama operacja to mogła kosztować kilkanaście do 20 tysięcy. Nie znam dokładnych kwot, ale biorąc pod uwagę fakt, że ona od tego czasu nie może pracować, ciągle się musi rehabilitować, tą rękę ma niesprawną, boli ją ręka, ma potężną bliznę, która doskwiera w momencie, kiedy jest słońce, boli ją kość, ta kość złamana w trzech miejscach, ona się nie zrosła jeszcze po pół roku, wyobraźcie sobie. Ona nie może nawet biurowych rzeczy robić, więc tu jest cały szereg katastrof dla życia tej dziewczyny, młodej dziewczyny. A najgorsze w tym wszystkim, że ona ma olbrzymią traumę. Szczerze mówiąc, ona właściwie najlepiej by to o tym powiedziała, ale ona się boi po prostu munduru policyjnego. Odczuwa jakąś panikę czy coś. Jest to trauma. Bo tak, próbowaliśmy zaprosić Molę. Jej szkody, tak. Tak, próbowałem, nawet dzwoniłem, pisałem do Moli, bardzo serdecznie ją pozdrawiam, jesteśmy z tobą i też dajcie znać w swoich komentarzach, bardzo was proszę, szczególnie na Facebooku, one są bardzo wyraźne i widoczne, bądźcie solidarni z Molą, absolutnie nikt nie zasłużył na coś takiego, a co najważniejsze, nikt nie poniósł kary i żeby nawiązać, ja tutaj czytam forum i padają bardzo ciekawe komentarze. Chciałem, żebyś ty to powiedział, bo ty też zwróciłeś uwagę i też nieprzypadkowy termin jest twoich publikacji. Ewa Palczewska przed chwilą zapytała, kto firmuje te kłamstwa, komendant czy minister? Przypomnę, że komendant główny policji nazywa się generał Jarosław Szymczyk. Bardzo konsekwentnie to mówię, bo nie jest to wcale taka postać, która jest rozpoznawana przez szeroką publiczność. Co ostatnio na święcie policji próbował wmówić społeczeństwu generał Jarosław Szymczyk? Tak, próbował wmówić, że to jest taka, że wmawia się Polakom retorykę, że policja bije kobiety. No właśnie, to prawda, że oni walczyli, tutaj warto dodać, że oni walczyli z pandemią czy epidemią, nie pamiętam już, którego słowa użył, a nie z kobietami, nie z ludźmi. To Mola to nie jest jednostkowy przypadek. Ja opisuję sześć, ale opisuję sześć, dlatego że nie mam takich możliwości przerobowych, by opisać wszystkie. Ja zaś znalazłem kilkanaście przypadków, w których policja bardzo poważnie uszkodziła, poturbowała kobiety. Przede wszystkim kobiety, przepraszam. To nie są tylko i wyłącznie, ale tam... przepraszam, odwróciło moją uwagę, bo się sarenka mi pojawiła w polu widzenia. Pozdrawiamy sarenkę. Prawie wyłącznie były to kobiety.
które no, są najwyraźniej dla naszej policji łatwiejszym celem. Warto wspomnieć o tym, że po 8 marca, w którym policja też właśnie pokazała kobietom, jakim składa życzenia w Dniu Kobiet, to było chyba 4 czy 5 dni, był mecz na stadionie Legii, który był zamknięty dla kibiców i kibole, to było około 1000-2000 kiboli, zebrało się pod stadionem i palili świece, rzucali kamieniami, rzucali butelkami, ordynarne, policję, coś tam się podpalali, byli agresywni. Tak, policja nie tknęła nikogo, w ogóle żadnego kotła nie zrobili, nawet się do nich nie zbliżyli. Po co? Tak. Wtedy też sporo publicystów no, śmiewało się z tego i internautów też zresztą, że tak naprawdę łatwiejszym łupem dla naszej obecnej policji niestety są kobiety, z żalem to muszę przyznać, ale no tak takie są fakty. No. Takie są fakty. A wracając do Moli jeszcze. Jeśli mogę dokończyć, bo rzeczywiście policjant nie poniósł żadnej odpowiedzialności do teraz. Tak, właśnie i to samo się dzieje w przypadku Boa, to samo się dzieje w przypadku, znaczy Boa, czyli pana pałkarza, koło pana tak. To ten gość nigdy nie stał nawet, ale koło pałkarza, który uderzał mężczyznę w głowę, ten mężczyzna ma obdukcję, zgłosił się do prokuratury, sprawę próbowano zamieść pod dywan, o tym też możecie przeczytać w jednym z moich poprzednich tekstów. Opowiedz nam jeszcze o tych innych przypadkach, przynajmniej tak hasłowo, które pokazałeś, bo ja mam taką przykrą myśl, że po pierwsze, szczególnie trudno jest wyciągnąć konsekwencje w stosunku do tych medialnych historii, w stosunku konsekwencje wobec policjantów, bo to będzie sygnał, który pokaże policjantom, że oni nie są bezkarni, więc policja będzie grać na zwłokę z jednej strony, z drugiej strony, o czym się mało mówi, będzie miała takich policjantów na haku i oni będą dalej karnie wykonywać różne rzeczy, bo tylko dzięki temu, że jest nad nimi parasol ochronny, no pozostają bezkarni. A z trzeciej strony mamy też taką historię, notabene z komisariatu na Żoliborzu, serdecznie pozdrawiam wszystkich policjantów z komisariatu na Żoliborzu, gdzie gościłem niedawno dłuższy moment. Komendanci właśnie z tego komisariatu byli ukarani, w zeszłym tygodniu opowiadał o tym pan Szczurek, ukarani za to, że nie dopilnowali tego, żeby na płocie Jarosława Kaczyńskiego domku pojawiły się hasła obrazujące emocje społeczeństwa po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej. Jedno hasło dokładnie. Tak. I ci policjanci zostali ukarani najwyższą karą poza wydaleniem, czyli zawieszeniem na miesiąc, tracąc pensję i tak dalej, i tak dalej. Przypominałem to zresztą policjantom później, kiedy rozmawialiśmy sobie na komisariacie, ale już to był ostatni wtręt. Czy był jeszcze, opisałeś jeszcze kilka przypadków podobnych historii, czyli wina policji niemal bezsporna lub bezsporna i zero jakichkolwiek konsekwencji. Opowiedz nam jeszcze o tym, bardzo proszę, Krzysztof. W każdym z 6 przypadków, które analizowałem, nie mam żadnej wiedzy, ażeby policjant poniósł jakiekolwiek konsekwencje służbowe. Mało tego, z tych kilkunastu przypadków, które znalazłem, też nikt nie poniósł konsekwencji. Rozmawiałem z prawniczkami ze Szpili. Szpila to jest taki zespół, kolektyw, oni się nazywają kolektywem, który prawników, adwokatów, mecenasów, którzy wspierają demonstrujących. Rozmawiałem z Obypomocą, to ona też koordynuje pomoc prawną dla demonstrujących i nikt z nich nie zna przypadku, ażeby w ostatnim czasie którykolwiek policjant doznał jakichkolwiek konsekwencji za dokonanie jakiejś szkody, uszczerbku na zdrowiu demonstrantowi legalnie demonstrującemu. Była jedna taka sytuacja, ale to sprzed laty i policjant został w pierwszej instancji skazany przez sąd,
a nie przez policję, ani przez prokuraturę. To jest ważne rozróżnienie i nie wiem, i to było, wiem, że tam było odwołanie, więc nie wiadomo, czy się do teraz raczej też nie poniósł odpowiedzialności. W każdym razie oby pomoc nie wie. Co wracając do tych sześciu kobiet, no miały tak, jednej policja dwukrotnie uszkodziła obydwa nadgarstki. Za drugim razem miała założoną już ortezę, czyli taką ochronę i oni jej, to była Dominika, pseudonim Kurczak, i oni jej zakładali kajdanki, wykręcając ręce na tą ortezę i jej tak zakładali, że jej jedną i drugą rękę załatwili. A miała, jedną rękę miała naciągnięty, teraz właśnie mogę mylić, w każdym razie jedną i drugą dłoń miała tak załatwioną, że do połowy czerwca, a to się działo marzec, kwiecień, nie mogła wielu rzeczy robić. Rodzice jej musieli, matka jej musiała pomagać, przyjaciółki, nie była w stanie nawet samej pójść do ubikacji. Do tego stopnia miała unieruchomione dłonie. Tam też policjant nie poniósł odpowiedzialności. O Klementynie to już wiecie. Była dziewczyna, która z protesti, Agata, która stała na chodniku i za to, że stała na chodniku i czekała, aż przywiozą jej gorącą herbatę dla ludzi zamkniętych w kotle, to było 20 stycznia tego roku, policjanci kazali jej się usunąć stamtąd, bo im przeszkadzała, bo ona to obserwowała i widziała, co się dzieje. Chciała to dokumentować, obserwowała to. I za to, że się nie usunęła, to powalili ją na glebę z kuli kajdankami i wywlekli do tego, do radiowozu. Tam rzucili w taki sposób, że trafiła żebrami w jakieś krzesło i jeszcze walnęli jej kostką tak, że groziła jej operacja. Też nie poniósł policjant żadnej odpowiedzialności, do teraz przynajmniej. Ja pytałem policję o te wszystkie konkretne sprawy i nie odpowiedzieli na moje maile do teraz. Za to wcześniej już pytałem się, czy którykolwiek z policjantów ponosił jakąkolwiek odpowiedzialność, nie tylko za wyrządzenie szkody fizycznej, ale także za to, co już wielokrotnie w procesach sędziowie ustalali, że policja łamie prawo konstytucyjne, prawo obywatelskie, prawo do demonstrowania, stosują nieproporcjonalną siłę, bez powodu stosują środki przymusu bezpośredniego, bez powodu skuwają, bez powodu używają chwytów, bez powodu także zatrzymują na długie godziny. Znaczy te wyroki, orzeczenia sądowe, które już są druzgocące dla policji. Według statystyk tam oby pomocy to gdzie od 94 do 97% spraw policja w sądach, kiedy jest rozprawa, w sądach przegrywa. A to jest tak dramatyczne. Wracając jeszcze do tych dziewczyn, to była jeszcze dziewczyna, której... No i teraz zapomniałem, szczerze mówiąc. Okay. No, o kim już polecamy wszystkim cykl tekstów, które opublikowałeś, a ja na koniec poproszę cię jeszcze o jedną konstatację, a do której przytoczenia mnie namówiła pani Małgorzata Pranszkę, która po tym, jak rozmawialiśmy o kotłach i o pandemii, siewcach, śmierci, napisała tak: też ciekawe było, że najpierw TVPiS mówiło, że mało ludzi na protestach, a jednocześnie tłumy ludzi, tłumy w środku pandemii. Chciałem, żebyś jeszcze nam powiedział, bo też mieliśmy tego sporo dowodów, jak... Ja to muszę chyba powiedzieć, bo tobie nie wypada się chwalić. Jak bardzo ważne jest nagłaśnianie tych spraw i nieodpuszczanie i konsekwentne, nawet bym powiedział przewrotnie, do znudzenia przypominanie tych spraw, a także to, do czego zachęcała Klementyna Suchanow, czyli do rejestrowania wszystkich tych interwencji, bo tylko często, tylko dzięki kamerom możemy dojść do tego, jak faktycznie wyglądały dane zdarzenia. Ja doskonale pamiętam historię babci Kasi i to jest dla mnie wspaniały przykład zachowania sądu, który w
wprost powiedział, że policjanci byli kompletnie niewiarygodni, oskarżając ją między innymi o to, że ich szarpała, znieważała i tak dalej, i tak dalej. Nie było na to cienia dowodu, natomiast policjanci konsekwentnie, no wygląda na to, że umówili się co do takich, a nie innych zeznań i też adwokatka, która o tym mówiła, zapowiadała, że będą dalej wyciągane wobec nich konsekwencje prawne, to znaczy nawet być może pozwy. Na ile to jest ważne, konstatując, ostatnie pytanie, na ile twoim zdaniem jest ważne to, żeby pisać konsekwentnie o nadużyciach policji, pokazywać filmy, robić mapy przemocy, ja taką mapę wreszcie skończę niebawem, i no, patrzeć policji na rękę, bo narracja w prorządowych mediach, no, czy ma cokolwiek wspólnego z prawdą, Krzysztofie? Ja nie oglądam, szczerze mówiąc, prorządowych mediów, tylko czytam opisy, więc szczerze mówiąc mam słabo teraz by mi przyszło porównywanie tego, co oni piszą i co mówią. Zaś wracając do tego, jak to jest ważne, by o tym pisać i by to utrwalać. To jest bardzo istotne z kilku powodów. Po pierwsze, ci ludzie, mam nadzieję, że kiedyś zostaną rozliczeni. Znaczy ta władza kiedyś, mam nadzieję, upadnie. A wtedy ludzie, którzy łamali prawo celowo, którzy wykonywali rozkazy, którzy wykonywali rozkazy bezmyślnie, trzeba dodać, bez względu na to, że powinni przestrzegać prawa, czyniąc szkody i łamiąc prawa ludzi obywatelskie i konstytucyjne, ci ludzie powinni ponieść odpowiedzialność. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli to jest jeden z przywilejów bycia policjantem, ta bezkarność. Dlatego im policja to tak gwarantuje i dlatego ich tak chronią. Wyobraźcie sobie, że większość z tych osób ma trudności z uzyskaniem informacji nawet, kto im dokonał tej szkody. Dlaczego? Dlatego, że jak nie wiesz kto, to nie wytoczysz sprawy cywilnej. Więc tu są nawet takie triki, ludzie wciągają sądy w to, żeby takie triki prawnicze, żeby wyciągnąć od policji informacje poprzez sądy, kto był na danej interwencji, żeby można było mieć imię, nazwisko, stopień, skąd on pochodzi i założyć mu sprawę cywilną. Kolejna rzecz, to jest właściwie ciągle to samo. Tak naprawdę jak zachowuje się aparat siłowy w państwie autorytarnym, to my już wiemy, patrząc na to, co się dzieje na Białorusi. U nich to też dojrzewało. To u nas nie będzie za rok, czy dwa, czy trzy, mam nadzieję, ale ta bezkarność policji, bezkarność tych stróżów prawa, którzy z czasem będą też coraz lepiej opłacani, tak było na Białorusi czy w Rosji, no to będzie doprowadzić do tego, że oni będą jeszcze bardziej bezwzględni, a jeszcze bardziej będą deptać nasze prawa i doprowadzać do łamania, na przykład łamania rąk. No niestety, zobaczymy, czy tak się stanie. Mam nadzieję, że nie, do tego nie dojdzie, dlatego że opisywanie tego, uświadamianie ludziom, jak postępuje policja i wywieranie wpływu poprzez opinię publiczną, poprzez media, poprzez wpisy, także wasze wpisy w social mediach, w mediach społecznościowych, to wszystko jest presja na to, żeby policja się zatrzymała, żeby policja jednak zrobiła krok wstecz. I teraz trochę taki krok wstecz jest. Rozmawiałem przedwczoraj z babcią Kasią, czyli Katarzyną Augustynę, która no, jest jedną z najczęściej szykanowanych demonstrantek w Polsce. I ona była przynajmniej w ostatnim czasie, jak wyliczyła mi jej prawniczka, 8-9 razy
skuwana kajdankami. To jest emerytowana kobieta. Nie tylko, Krzysztofie, ja pamiętam, bo byłem wtedy na dyżurze w Okopres, ja pamiętam, jak zdzierano z niej ubranie na jednej z kłamek. No to jest... Znaczy, jej się dzieją straszne rzeczy, bo jej jest cały szereg szykan. Od tego, że na przykład filmowano ją przez kilka godzin, żeby złapać ją na czymś i wykorzystać to później, pewno puszczając do TVP albo gdzieś. Kazano jej się rozbierać do rewizji osobistej przy otwartych drzwiach, kiedy policjanci byli na korytarzu. Nie dopuszczano do niej prawnika. Nie zezwalano jej, wyobraźcie sobie, nawet na użycie leku, bo ona ma jakieś choroby, jak to osoba w takim wieku. Więc jest cała litania. Mniejsza z tym, ale istotne jest coś innego. Ona mówiła o tych... Kilka dni temu z nią rozmawiałem i mówiła mi, że przez ostatnie kilka tygodni policja trochę stonowała, bo ją ani razu jeszcze nie wywieźli, nie zgarnęli, nie skuli. Od kilku tygodni, chyba tam od czerwca mi się wydaje, nie jestem już teraz pewien, ale chyba od czerwca. Co oznacza rzeczywiście, że albo mamy lato w stosunkach policji z Polakami, albo jednak policja w jakimś stopniu się cofnęła. Nie wiem. W każdym razie fakt, że komendant policji, który zarządzał KSP, czyli Komendą Stołeczną Policji, w czasie, kiedy dokonywano największych tych brutalnych akcji wobec demonstrujących legalnie i pokojowo, ten komendant został, kiedy ty to pisałeś, Radku, w lutym czy w styczniu awansowany, czy w marcu, tak jakoś, na wiceszefa policji. Tak, to jest Paweł Dobrodziej, to jest jasny mecz. Drodzy Państwo, ja muszę Wam powiedzieć, to nie chodzi tylko o to, i to jest bardzo ważne i chciałbym, żeby to wybrzmiało, to nie chodzi tylko o to, że facet, który wsławił się w szeregach władzy tym, że twardą pięścią, gazem, kajdankami, przemocą w jakiejś mierze zdławił protest kobiet. To nie chodzi o to, że on ma belkę na mundurze, większy gabinet i sekretarkę, nie wiem, albo dwie. Chodzi o to, drodzy Państwo, że wraz z awansem z funkcji komendanta stołecznego na funkcję wiceszefa policji rośnie jego uposażenie. Dlaczego to jest istotne? Ano dlatego, że od ostatniego uposażenia, nie tak jak w normalnych jakby ZUS-owskich klimatach, tylko jeśli chodzi o ZER, czyli zakład ZER, no tak się nazywa ten ZUS policji, nalicza emeryturę od ostatniej pensji. Wedle moich informacji, a proszę, chętnie sprostuję i podam co do grosza, bo pytałem o to wprost policji, ale odesłała mnie do linków pokazujących drabinki wynagrodzeń. Wedle moich informacji dostał podwyżkę około 4000 zł, co oznacza, drodzy Państwo, że my wszyscy zapłacimy na jego emeryturę, złożymy się na jego emeryturę, która wzrosła za zdławienie tych protestów o jakieś 2000 zł. Do końca jego... Do końca życia, albo nie wiem, do 60 roku życia, nie znam przepisów teraz dokładnie, ale przez kilkadziesiąt, kilkanaście lat będziemy co miesiąc dorzucać z państwowej kasy 2000 zł do emerytury faceta, który wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi oraz opinii prawników, których szanuję, powinien odpowiedzieć za nadużycia władzy. Ja chciałbym bardzo, żeby Państwo to zrozumieli i żebyście też dali znak w komentarzach, żebyście pamiętali o tym, bo to jest tak, są bezkarni policjanci, którzy łamali ręce, którzy uszkodzili kręgosłup, już nie mówię o psikaniu gazem i tak dalej, ale nie tylko oni są bezkarni, karani są ci żoliborscy, którzy straszną winę popełnili, bo dozwolili na naruszenie
płotu, powieszenie na nim liter, bo to taka jest skala i ich winy i niedopatrzenia. A na końcu mamy faceta, który dostaje razem z awansem, ma zapewnione 2000 emerytury do końca jej obowiązywania. No drodzy Państwo, no czy to nie jest skandal? No to jest po prostu, jakby to jest cały obraz, to jest ta cała panorama policyjna warszawska, którą starałem się opisać i którą też opisuje Krzysztof Boczek. Krzysztofie, ostatnie to jest patologia, jeszcze jeśli mogę, to jeszcze dodam. Tak. To jest patologia, jeśli nagradza się za łamanie prawa i czynienie krzywdy tym, których się powinno chronić, zaś karze się tylko tych, którzy nie chronią interesu władzy, aparatu, tak, władzy, a konkretnie tutaj tego człowieka. Nie zagraża tej władzy, to jest tak, ważne. O litery powieszone na płocie Jarosława Kaczyńskiego, na żaroj Bożą. Litery słowa, które się nas zaczyna na W. Więc to jest patologia i o tym trzeba głośno mówić, bo kiedyś możemy już, może już być za późno, jak na przykład na Białorusi, gdzie jak widać jest za późno, żeby odwrócić tak łatwo ten bieg wydarzeń, za dużo jest ludzi związanych z reżimem i zainteresowanych tym, ażeby on trwał. Ostatnie słowo od Krzysztofa Boczka, wszystkim polecam Piszcie sobie to nazwisko w głowie, googlujcie je często i czytajcie jego artykuły, bo to właśnie jest wyznacznikiem sensu naszej pracy. Im więcej osób przeczyta, dowie się o tym, udostępni na swoich profilach społecznościowych, tym większa jest szansa na to, że zbliża się dzień, kiedy policja się cofnie, kiedy policjant się zbuntuje, kiedy policjant ujawni namawianie do łamania prawa swoich przełożonych. Tyle. To jest wszystko w naszych rękach. Dziękuję. Nasz gość. Którego dzisiaj mamy? Przepraszam, bo którego dzisiaj mamy? Mamy 6 niedługo rocznica początku tej przemocy dłużej. Początku, dokładnie. Za 2 dni będzie rocznica aresztowania Margot, tej słynnej akcji i dokładnie od tego czasu rozpoczęła się przemoc policji. Przynajmniej tak moi rozmówcy twierdzili, ja to też z tych swoich obserwacji, demonstracji. Taki mam sam wniosek, a jestem dość często na tych demonstracjach. No też mogę powiedzieć, że Krajowy Mechanizm Przeciwdziałania Torturom, ludzie, którzy przygotowywali raport roczny, też no, nie mieli wątpliwości i fakty to pokazywały, że od 8, czyli od tej akcji zatrzymania Margot i wielkich zamieszek na krakowskim przedmieściu, kilkudziesięciu zatrzymanych, rozwożonych po wszystkich komendach, od tego się zaczęło. Znaczy, ja też oskarżam media mainstreamowe o to, że nie nagłośniły tej sprawy tak mocno, żeby policja się cofnęła. Być może wielu złamanych rąk, zwichrowanych psychik i życiorysów nie miałoby miejsca. Dziękuję bardzo. Krzysztof Boczek, nasz gość. Dziękuję. Moi drodzy, no trochę się nakręciłem, ale jak wiecie, jestem bardzo otwarty i szczery w swoich emocjach, które też często wyrażam, ale werbalnie przynajmniej nie przeklinam w naszym programie, bo staram się trzymać fason i zapiętą koszulę, którą muszę trochę poprawić, więc poproszę Krzysztofa za chwilkę o muzykę, a was proszę, bardzo proszę o to, żebyście wspierali nasze obywatelskie medium. Jesień jest nasza, jesień to jest nowe otwarcie i no, dużo szerszy rozmach niż do tej pory. Każda złotówka, którą przeznaczycie na nasze medium, jest w pełni transparentna, rozliczana. Wszystko możecie się dowiedzieć, na co zostały wydane środki. Nasze honoraria są symboliczne i robimy to dla idei, robimy to dla was, robimy to dlatego, że reset obywatelski jest niezbędny. My musimy się zresetować jako obywatele, dlatego że do tej pory społeczeństwo obywatelskie było dość bierne lub prawie nieistniejące. Ten reset to musi być nowy start, to musi być restart społeczeństwa obywatelskiego. Mamy tyle impulsów i bodźców do tego, żeby wychodzić na ulicę, żeby protestować, żeby pisać, żeby angażować się w życie publiczne, że nie będzie już potem nigdy wytłumaczenia dla łamania przykazania 11. Nie bądź obojętny.
Bardzo Was proszę o wsparcie naszego medium. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim, którzy już to robią. Bardzo Was proszę też o to, żebyście komentowali na Facebooku, ponieważ Facebook teraz premiuje szczególnie te profile i te strony, które mają dużą ilość komentarzy. To jest nawet bardziej premiowane niż udostępnienia. Także wszystko w Waszych rękach, to ma realną siłę. Jest nas coraz więcej, ogląda nas coraz więcej osób, słucha, pobiera podcasty. Poproszę o muzykę, ja się ogarnę troszeczkę i już temat kościelny, nasz następny gość, Wiktor Porycki, Robert Fidura, z którym porozmawiamy o nierozliczonych grzechach Kościoła. Nasze nie jest głośniejsze od lęku. Nasze nie rozbija mury wokół serc. Nasze nie jest głosem wolności. Nasze nie rodzi się. Nasze nie jest głośniejsze od lęku. Nasze nie rozbija mury wokół serc. Nasze nie jest głosem wolności. Nasze nie rodzi się z miłości. Nasze nie rozbija mury wokół serc. Nasze nie jest głosem wolności. Nasze nie rodzi się. Nasze nie jest głośniejsze od lęku. Nasze nie rozbija mury wokół serc. Nasze nie jest głosem wolności. Nasze nie rodzi się z miłości. Lekceważmy Twojego wpływu. Bądźmy blisko. Bądźmy mądrze. Bądźmy razem. Miłość. Słuchaczy i widzów wszystkich. I bardzo bym ciebie, synku, prosił, żebyś poszedł do sypialni, ponieważ będę mówił o takich nieprzyjemnych rzeczach dotyczących też dzieci. I muszę ci to potem wytłumaczyć na spokojnie. Dobrze, synku? Bardzo cię proszę, pójdź do sypialni teraz, zaraz do ciebie przyjdę. Syneczku, bardzo, bardzo cię prosimy razem ze słuchaczami, żebyś poszedł do sypialni. Dziękuję bardzo. Mój kochany synek właśnie pozdrawia wszystkich państwa i poszedł. Pozdrawiam, słyszeliście pozdrowienia, program jest na żywo, ale my już przechodzimy do kolejnego gościa i kolejnego tematu. Tak jak zapowiadałem, teraz porozmawiamy o nierozliczonych grzechach Kościoła i o procesie, który nie kryje, zupełnie mnie zdumiewa. Moi drodzy, nasz gość, myślę, że mój przyjaciel trochę w niedoli, także jesteś mi bardzo bliski, Robercie, w takich chwilach ważnych zawsze cię zapraszam. Robert Fidura, Wiktor Porycki, nowa fryzura, ale ciągle tam ten sam Wiktor. To Wiktor Porycki to jest pseudonim, który wymyśliłeś, kiedy zacząłeś wypowiadać się publicznie, za co wszyscy jesteśmy ci wdzięczni. Powitajcie Wiktora na czacie. Jeżeli chcielibyście zadzwonić też i wyrazić swoją opinię, bo temat jest bulwersujący, bardzo Was proszę. Tematem jest proces, który trwa w Gdańsku.
Chodzi o bardzo głośne wydarzenie, które wpisało się też w początek tego, co ja nazywam tsunami w polskim kościele, co niedługo będzie miało ważny swój kolejny etap we wrześniu. O tym też za chwilkę powiemy. Chodzi o obalenie pomnika pedofila prałata Henryka Jankowskiego. Hołubianego przez prawicę, antysemity, człowieka, który współpracował z SB, który znany był z przepychu takiego bizantyjskiego ewidentnie, Mercedesów, no wszystko, co sobie wyobrażacie pod pojęciem Bizancjum, to jest właśnie prałat Henryk Jankowski. I trwa właśnie proces aktywistów, którym za ich czyn, ale powiedzmy, to jest czyn, który no, wpisuje się w definicję nieposłuszeństwa obywatelskiego, jak mało co związanego z Kościołem, z protestami przeciwko pedofilii. Ci trzej mężczyźni, niestety dzisiaj nie mogli być z nami, ale ja ich ciągle namawiam do tego, żeby wystąpili, nie ukrywali się, jasno występowali pod imieniem i nazwiskiem, występują do dzisiaj. Przypomnę ich nazwiska za chwilę. Poproszę zresztą o grafikę naszego drogiego prowadzącego, żeby pokazał tych ludzi twarze, bo nie mają żadnego powodu do wstydu. Oni, na czym polega obywatelskie nieposłuszeństwo? Na tym, że dobrowolnie jesteś w stanie ponieść konsekwencje swoich czynów. Natomiast proces, który trwa, jest dla mnie dość dziwny, ponieważ sąd uchyla pytania niektóre, które zadają obrońcy tych ludzi i też nie pozwolił odczytać im pełnych stanowisk, które by mogły wytłumaczyć, o co chodziło w ich proteście. Wiktorze, po raz kolejny przypomnę, jak my się poznaliśmy. Napisałeś list głośno, otwarty list do arcybiskupa Leszka Sławoja Gudzia. List przejmujący, kiedyś go czytałem na antenie. Chciałem cię spytać, jak ty podchodzisz do tego wydarzenia, tym bardziej, że też pamiętam, że na Twitterze swego czasu zamieściłeś grafikę jednej ze świątyń, jednego z kościołów, podpisując, że to kolejny kościół, do którego nie wejdę, i to było po takim celebrowanym uroczyście pogrzebie biskupa Stefanka. No już tutaj rozwiążmy tą historię. Biskup Stefanek, przyjaciel księdza Andrzeja Dymera, też no, postać, która była opisana przez Krzysztofa Kaźmierczaka w serii artykułów w Głosie Wielkopolskim, jako ten człowiek, który spotykał się ze zbekami i mógł im przekazywać ważne informacje. Broniony przez prawicowe media, hołubiony przez panią redaktor Marzenę Nykiel w Polityce, i tak dalej, i tak dalej. Jakie ty masz emocje w związku z tym obaleniem pomnika? Ty jesteś heraldystą, może uważasz, że jednak pomników nie trzeba obalać, nie można obalać, muszą być znakiem czasów. Wiktor. Radku, no po pierwsze, no na pewno jakieś tam pomniki w przestrzeni publicznej muszą funkcjonować, powinny funkcjonować i co do tego pewnie się wszyscy zgodzimy. Natomiast problemem bardzo często są postaci, które na tych pomnikach stoją. Doskonałym właśnie przykładem takiego pomnika jest, nie przejdzie mi przez słowo prałat, po prostu Jankowski. O nim wiedziano, o jego wybrykach, o jego rozbuchanym życiu seksualnym, wiedziano co najmniej od drugiej połowy lat 70. Nikt nigdy z tym nic nie zrobił. Był hołubiony, z drugiej strony fakt, no miał tam te swoje zasługi związane z Solidarnością, z całym tym okresem, ale też jest mnóstwo wątpliwości, jak to tak naprawdę było, czego on dokonał, co jest jego autorstwem, a co jest tylko legendą mu przypisywaną. To, że ten pomnik zniknął ze skweru, chwała Bogu i chwała tym panom, którzy to zrobili. Prałat Jankowski jest jedną z najbardziej ohydnych postaci polskiego kościoła rzymskokatolickiego i co do tego każdy, kto choć trochę poznał jego życiorys, czy być może zetknął się z nim, nie ma wątpliwości żadnych. Wybujałe ego, przerost ambicji, można chociażby
żadna tajemnica, to jest informacja właściwie publiczna. W momencie, kiedy powoływano diecezję polową, ordynariat polowy, czyli wojskowy ten, prawda, w Polsce, Jankowski miał nadzieję, że to on zostanie biskupem polowym i na początku doszło do sporej zadry z mianowanym biskupem, z Głódziem. Ostatecznie panowie się później spotkali w Gdańsku, prawda? Jakby Głódź to był ten, który go zrehabilitował i przypomnijmy, prowadził bardzo uroczysty, bardzo pseudopatriotyczny, nadęty pogrzeb. Dla mnie osobiście no, kościół Brydy, w którym on jest pochowany, no to jest właśnie jeden z tych kościołów, do których nie wejdę, nigdy nie wejdę. Tak, to jest. Ja wiesz co, ja nie wiem, czy tobie mówiłem, ale na pewno mówiłem to w wywiadach po publikacji książki Hipokryzja, że ja jako człowiek wierzący no, mam ogromny dyskomfort z tym, że szczątki takich ludzi, ludzi złych, ludzi, którzy skrzywdzili masę osób, pozostali bezkarni, a byli wystawiani właśnie na piedestały, wynoszeni na pomniki. Szczątki są w świątyniach, gdzie ludzie się modlą do Boga i nikt nie ma z tym, mało kto ma z tym problem. Ja nawet miałem takie moje wyobrażenia, że idę tam i kilofem rozbijam te pamiątkowe tablice. Nie zrobię tego już ze zrozumiałych pewnie dla Państwa względów i nie będę nawoływał do tego, natomiast tak bardzo silna emocja we mnie została. Bardzo Was proszę też, Robert ma tę wyjątkową umiejętność otwartej rozmowy, że wszystkich zachęcam. Temat jest bulwersujący, a bardzo mało mediów o nim pamięta. OKO.press prowadziło relacje, jeśli chodzi o pomnik. Przypomnę, grozi tym mężczyznom 5 lat więzienia. Bardzo Was proszę, żebyście wyrazili swoją opinię, albo solidarność, albo potępienie. Jesteśmy przecież medium obywatelskim. Krzysztofa bardzo proszę, żeby przypomniał nam numer telefonu do studia. Wiem, że jest wśród Was wielu, którzy nie mają problemu z zabieraniem głosu, także piszcie na Facebooku, piszcie na czacie, ale proszę, zachęcam Was do rozmowy na ten temat, dajcie swój głos. Numer telefonu 698 286 411. Wiem, że mogę na Was liczyć i jeżeli jednego telefonu nie usłyszę, to będę bardzo, bardzo zdziwiony. Wiktorze, powiedz nam, Wiktorze, Robercie, drogi przyjacielu, powiedz mi i powiedz nam, co może się wydarzyć we wrześniu. Nie do końca to dociera do opinii publicznej, wielu ludzi jest bardzo sceptycznych. Zostali wezwani nasi hierarchowie do Watykanu po to, żeby dostać wpływ. To jest nie wrzesień, nie październik. Przepraszam. Wizyta ad limina apostolorum jest zaplanowana w okresie między 4 października a 30 października. Biskupi są podzieleni na 4 grupy, 4 tygodnie. Każda ta grupa będzie tam przez tydzień. Jest to kontynuacja, to jest normalne zjawisko. Co 4 lata każdy episkopat musi się stawić w Watykanie. Wcześniej muszą się do tego przygotować, sporządzić odpowiednie sprawozdania według ściśle określonych zasad, prawda, wypełnić, że tak powiem, tabelki, przetłumaczyć je na włoski, wysłać do Watykanu, potem spotykają się z papieżem, każdy biskup osobno, prawda. Kontrowersja cała jest w tym, że to się jednocześnie zbiegło, jeżeli Państwo i Ty, Radku, jakoś tam śledzicie, z wysypem kar administracyjnych na biskupów. Do tej pory Polska w Watykanie była postrzegana jako taki stabilny kraj, prawda? Okej, Kościół Polski, fajnie, mają powołania, ludzie chodzą do kościoła, wszystko jest okej, wszystko jest w porządku. I teraz nagle, przez ostatnie powiedzmy mniej więcej pół roku, jeden biskup, drugi, trzeci, czwarty lecą, dostają kary. Kolejny problem, jaki się rodzi w tym wszystkim, no to jest wysyp spraw związanych z wykorzystywaniem seksualnym. Właściwie
nie ma tygodnia, żeby jakaś nowa sprawa się nie ujawniła. Ciągle coś się dzieje. I obserwatorzy i watykańscy, i polscy, nie tylko dziennikarze, znawcy, mówią wyraźnie, no biskupi oczywiście jadą tam na planowaną wizytę ad limina apostolorum, do progu apostołów, ale no raczej papież Franciszek ich nie pogłaszcze po głowie. To będą dość zasadnicze rozmowy. Co się u was dzieje? Gdzie wy jesteście? Co wy robicie? Dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje? Czyli właściwie o was, waszego głosu nie słychać, was nie ma. Mamy jakieś problemy techniczne. Gdybyś mógł jeszcze raz, Robercie, Wiktorze, powtórzyć, spróbujemy, może się trochę poprawi twój net. A ja w międzyczasie powiem, przytoczę słowa jeszcze dotyczące prałata, bo to jest tak ewidentna historia, którą długo próbował też sam antybohater moich wielu publikacji, Leszek Słowoj Głódź, zamiatać pod dywan, mówiąc delikatnie. Niektóre pytania, które były kierowane do pana Jerzego Borowczaka, jednego z inicjatorów pomnika, który występował jako świadek, który miał zaszkodzić tym trzem mężczyznom. Pan Rafał Suszek na pytania, które były odrzucane decyzją sądu, o pytaniach tych mówił tak. Pytania były odrzucane, ponieważ sąd uznawał i przekonywał, że są nie na temat. Rafał Suszek, jeden z trzech mężczyzn, mówił tak, co nie jest na temat? Antysemityzm nie jest na temat? Relacje ofiar Jankowskiego są nie na temat? Co jest na temat? Uczucia posła Koalicji Obywatelskiej, pana Borowczaka, poseł, tutaj w nawiasie przypis, poseł zeznawał jako pokrzywdzony w tym procesie. Co jest nie na temat? Uczucia posła Koalicji Obywatelskiej, pana Borowczaka, gdy upadał pomnik? To jest na temat. A szczególnie to, że te pieniądze na budowę pomnika poszły się rozmienić na drobne gobolały, mówił po rozprawie Rafał Suszek. Mam nadzieję, że w międzyczasie moc Boża i wszystkie inne opatrzności. O, mamy telefon tymczasem, także poproszę o telefon. Na antenę dzwoni pani Jola. Dzień dobry. Jest pani na antenie, pani Jolu. Jestem, wreszcie mnie pan zauważył, no korzystam z tego, że pan tak szczerze zachęca do tego, żeby dzwonić, więc dzwonię. Tak, przepraszam. I akurat chciałam się wypowiedzieć na temat, tak. Proszę pani Jolu, bardzo przepraszam za zwłokę. Chciałam już się wypowiedzieć właśnie na temat tego nieszczęsnego pomnika i na temat tych trzech panów, ci panowie nie spadli z księżyca. To są osoby, które są bardzo znane, prowadzą działalność obywatelską, aktywistyczną. Ci trzej panowie doskonale wiedzieli, co robią. No, zdawali sobie oczywiście sprawę z tego, jakie grożą im konsekwencje. Natomiast to, co mnie bulwersuje w tej sprawie, to jest milczenie, albo prawie milczenie, pomijanie tego tematu przez media, tak zwane sprzyjające opozycji, bo tutaj nie mam pewności do końca, czy można tak powiedzieć. I to, co mnie bulwersuje chyba najbardziej z tego wszystkiego, to jest postawa pana Borowczaka, który występował i w charakterze świadka, i w charakterze poszkodowanego, ponieważ on był w komitecie, który gromadził pieniądze na postawienie tego nieszczęsnego pomnika. Ten pomnik nie powinien był nigdy powstać. On nie miał prawa tam stać. To była prowokacja, która drażniła ludzi od wielu, wielu lat i naprawdę nie było nikogo odważnego, kto by powiedział, tego pomnika nie mieliśmy prawa tam postawić. Teraz występuje pan Borowczak, który kompletnie nie rozumie w
powagi sytuacji. On w ogóle nie wie, mam wątpliwości co do jego potencjału intelektualnego, bo jak czytam dzisiaj na przykład na Facebooku jego wpis i słyszę jego wypowiedzi, to on w ogóle nie rozumie tego, co się dzieje. On uważa, że postawił pomnik i koniec, i ten pomnik ma stać. Do niego nie dotarły sprawy związane z działalnością Jankowskiego. On był blisko Jankowskiego, więc prawdopodobnie trzymał głowę starannie odwróconą w drugą stronę, żeby nie widzieć tego, co się tam dzieje, bo ten chociażby to Bizancjum, to było widoczne dla każdego. I to jest dla mnie oburzające, bo ja czekałam na przykład na reakcję Gazety Wyborczej i ona się ukazała wczoraj wieczorem, chyba o 21 z minutami. Nie było nic wcześniej. Dziwię się, że ludzie, którzy byli w tej pierwszej Solidarności, z wyjątkami oczywiście, bo wiem, jaką rolę pani Danuta Kuroń odgrywa i że wspiera tych trzech bohaterskich mężczyzn, ale dziwię się, że nie ma tego w TVN-ie, że nie ma ostrej takiej akcji wyborczej, żeby puknąć w głowę pana Borowczaka, żeby on chociaż miał na tyle wstydu, żeby nie szedł do tego sądu i tam nie ośmieszał siebie i nie ośmieszał tych wszystkich, którzy na niego głosowali. Bo pan Borowczak nie dość, że opowiada dyrdy mały, to jeszcze na przykład prowadzi bardzo nieelegancką dyskusję na Facebooku z ludźmi, którzy wypowiedzieli się na temat jego zachowania, którzy wiedzą, o co w tym wszystkim chodziło. Pan Borowczak usuwa wpisy, między innymi mój, bo ja napisałam wprost. On nie miał odwagi wyjść i porozmawiać z ludźmi wspierającymi tych trzech bohaterskich panów, tylko przemykał gdzieś chyłkiem w maseczce. Nie ma odwagi stawić czoła prawdzie, po prostu. Bo prawda leży tam, gdzie leży. I nie leży ona tam, gdzie myśli pan Borowczak, że ona leży. Ona jest po stronie tych trzech mężczyzn. I to wszystko, ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Jolu. Ja też pozwolę sobie nadrobić moją, nie jest to osobność, znaczy chciałem oddać hołd, bo ja jestem całym sercem z tymi panami i też mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się nam ich zaprosić. Podejmowałem taką próbę, bo chciałem przeczytać wam stanowiska, przynajmniej streścić, których nie udało się zaprezentować przed sądem. Panowie Rafał Suszek, Konrad Korzeniowski i Michał Wojcieszuk są dzisiaj sądzeni przed sądem. Zapiszcie sobie proszę w kalendarzykach 20 września 2021 roku. Ma zapaść wyrok w tej sprawie. Sąd zmienił im nieco kwalifikacje, ale adwokaci jasno wskazują na to, że będą walczyć o uniewinnienie. To jest szalenie ważne. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Wiktor, Robert, jak ty się byś odniósł do tego, co usłyszeliśmy. Cały czas zachęcam was do komentowania i zabierania głosu, ale Robercie, powiedz mi, bardzo cię proszę, o tym, nie o samym Borowczaku, tylko o tym, co ty sam widziałeś, pracując w Fundacji Świętego Józefa. Nie chodzi mi o kuluary, chodzi mi o taki stan ducha, o takie absolutne wyparcie, zaślepienie co do faktów i no nie wiem, skąd to się bierze, bo można to analizować na wiele sposobów. Oczywiście, kiedy zaangażowało się swój własny autorytet przez lata w promowanie takiego człowieka, trudno się jest przyznać do błędu, ale już w tej sytuacji też ludzi, którzy mieli masę sygnałów i nie reagowali, no jest to, nie znajduję innych słów, godne potępienia. Robert, Wiktor, proszę, powiedz, co to o tym myślisz. Wiesz, no to jest, Radku, w pewnym sensie, nie, nawet nie w pewnym sensie, to jest stała praktyka hierarchii kościelnej. Abstrahując na moment od Jankowskiego, na pewno państwo i ty też pamiętacie sprawę Peca,
z Poznania, prawda? Tego skandalu, który tam się odbył. To jest molestowanie kleryków, ja tylko przypomnę, tak. Molestowanie kleryków. Tutaj mamy zdjęcie pana posła Borowczaka, to jest też zresztą jeden z ludzi, który był bohaterem strajku sierpień 80, działacz Solidarności przez wiele lat, wierny Lechowi Wałęsie. Mówię o tym dlatego, że jego postawa obecnie jest haniebna i absolutnie żadne zasługi z przeszłości nie mogą przekreślać odpowiedzialności za to, szczególnie wobec ujawnionych faktów. Oddaję ci głos, Wiktorze, opowiedz o tym stanie ducha ludzi, hierarchów kościelnych i też niektórych ludzi świeckich, którzy jakby no, starają się być ślepi na prawdę, która po oczy kole. Tak, tak, to bardzo często jest właśnie takie odwracanie głowy, udawanie, mnie to nie dotyczy, ja nic nie widziałem, ja nic nie wiem i tak dalej. To jest właśnie świetny przykład Jankowskiego tutaj z Gdańska, Peca i broniącego go Jędraszewskiego, obecnego metropolity krakowskiego. Tak działa hierarchia. To się trochę teraz zmienia z czasem jakby. Zaczynają widzieć, że to nie ma sensu. Udawanie, odwracanie się, obrona ludzi, którzy no, są winni. A z drugiej strony to jest tak, że pewne zapatrzenie, ja bym to nazwał, procedury prawne. No, prawda jest taka, że do momentu śmierci Jankowski nigdy nie został skazany. Nie ma wyroku sądu, czy to powszechnego, czy to sądu kościelnego, który cokolwiek by mu, prawda, udowadniał, ukarał go w jakikolwiek sposób. No, ale to, sąd to nie wszystko. Żyją ludzie, którzy doświadczyli tego, co on wyrabiał. W tej chwili podobno, podkreślam to słowo, działa komisja historyczna w archidiecezji gdańskiej. Została powołana jeszcze przez byłego metropolitę Głódzia, przy czym tak naprawdę poza informacją, że powołano, ja nie znalazłem żadnej innej informacji na temat tej komisji. Co ona robi, czym się zajmuje, kto wchodzi w skład tej komisji, nikt nic nie wie, zapadła cisza i można się domyślać, no albo pracują, albo nie pracują. Obie tezy są równoważne, tak samo prawdziwe. Paradoksalnie to zabrzmi, prawda? Nikt nic nie wie. Każdy udaje przysłowiowego Greka, to nie moje, to komisja powie, to komisja odpowie. No właśnie, a komisja działa, niby działa i nic, nic nie wiadomo. To zastanówmy się, przepraszam, że wchodzę w słowo, zastanówmy się jeszcze chwilę na temat wymiaru pracy sądów kościelnych tak zwanych, szczególnie, że to dochodzenie historyczne, no... Ja jestem, nie, no nie jestem, znaczy przytoczę po prostu stanowisko między innymi arcybiskupa Dzięgi, które nie zostało sformułowane wprost, ale wszystko wskazuje na to, że to od jego decyzji zależała, między innymi sprawa Andrzeja Dymera, który udawał księdza, znanego pedofila ze Szczecina, o którym wielokrotnie tutaj mówiłem, zanim jeszcze mainstreamowe media się tym zajęły. Tam zapadło jakaś decyzja w Trybunale Gdańskim w sprawie, w której pokrzywdzony był ojciec Tarsycjusz i do dzisiaj opinia publiczna nie wie nic na ten temat. Jaka była decyzja sądu? Czy uznano Dymera za winnego? Czy go ukarano w jakikolwiek sposób? To się stało kilka dni przed jego śmiercią, czy kilkanaście i nie podano tego do publicznej wiadomości. Okej. Powiedzmy, znaczy stanowisko Kościoła mniej czy bardziej oficjalne jest takie, że po pierwsze jakby to dotyczy spraw kościelnych
One nie są kompatybilne w żaden sposób z prawem świeckim. Dotyczy to księży, jest taka trochę, i księża też korzystają z prawa do, no, z prawa dotyczącego ich danych, żeby ich nie ujawniać. Ale to była sprawa bardzo medialna i dla czystości jej, i dla czystości samego Kościoła dobrze by było, żebyśmy o tym wiedzieli. Natomiast jeśli chodzi o księdza prałata Jankowskiego, to ta komisja historyczna w ogóle nie ma sensu, jeżeli nie komunikuje swoich działań i decyzji, tak? No bo historyczne po to, żeby to schować do archiwum w Watykanie, to jest jakiś totalny absurd. Czy ja czegoś nie rozumiem? Może i Robert, możesz to jakoś naświetlić. Drodzy Państwo, no powiedzcie sami, jaki widzicie tutaj sens? Nie, oczywiście to jest ta możliwość udzielona przez i prawo kanoniczne, także wytyczne konferencji Episkopatu Polski, że w momencie, kiedy no, sprawca nie żyje, a takich przypadków, takich spraw jest sporo, to nie oszukujmy się, to nie chodzi tylko i wyłącznie o sprawę Dymera czy Jankowskiego, takich sprawców nie żyje już znaczna grupa i wobec nich można, bo to nie jest nakazane, to jest dobrowolne. Jeżeli biskup się zgodzi, chce, można prowadzić takie badanie historyczne, powołać komisję historyków, może dziennikarzy, psychologów, nie wiem, kto tam mógłby wchodzić w skład, i zbadać zeznania świadków, dokumenty, prawda, relacje najróżniejsze na temat tej osoby, ale ma to sens tylko wtedy, jeżeli wyniki pracy takiej komisji będą opublikowane. Oczywiście, no, to jest też kwestia, wspomniałeś o tym, Radku, danych osobowych. Nie każdy z osób pokrzywdzonych, nieumarłych, chce zaistnieć publicznie, że tak powiem, prawda? Więc tu trzeba uszanować wolę. Można jakąś sprawę opisać, prawda, czy któregoś z nieumarłych określić literką A, innego literką B. Ja nie jestem znawcą prawa dotyczącego właśnie ochrony danych osobowych. Nie chcę się tu za mocno wypowiadać, żeby nie wprowadzić nikogo w błąd, ale na pewno są możliwości zanonimizowania, prawda, danych, takiego, żeby nie można było dojść, o kogo konkretnie chodzi. Tak, to jest ważne też w przypadku księdza Dymera, to było Andrzeja Dymera, który udawał księdza, to było ważne dla kluczowego świadka, chłopaka, którego nazwałem Bożydar, Bożydar, bo był dla mnie niczym dar Boży. I moim zdaniem, znaczy wiem o tym, że bez niego absolutnie nie byłoby możliwości, no przynajmniej symbolicznego ukarania Dymera odwołaniem z funkcji, którą piastował dzień przed jego śmiercią, co też moim zdaniem wymaga wyjaśnienia. Dlatego to jest istotne. Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ty już kiedyś o tym mówiłeś, Robert, ale to teraz pierwszy raz powiem, bo niedługo chyba powinniście obejrzeć dalszy ciąg reportaży dotyczących skandalu w amerykańskim seminarium. Orchard Lake. Tak, Orchard Lake. Więc chciałem wam powiedzieć, bo jak wiecie, zbieram się do tego jakiś czas, że mój brat Paweł był w Orchard Lake. I to, co mu się tam przydarzyło mu się, ponieważ doprowadził do tego ksiądz z Orchard Lake. I teraz bardzo, nie, znaczy ja wypowiadałem się też w programie, nie wiem, czy mnie puszczą w związku z różnymi obawami, ale Orchard Lake to jest to miejsce, które opisywałem w mojej książce Hipokryzja i tak jak powiedziałem, zamierzam dać wkrótce ostatnią szansę księdzu, żeby sam przyznał się do tego i tylko to go uchroni przed no, absolutną dyfamacją, na którą zasłużył. Tyle chciałem powiedzieć, a ty powiedz nam jeszcze, przypomnij nam jeszcze raz, też ostatnio wspominałeś o tym na Twitterze, czym było Orchard Lake, dodajmy, seminarium, które zostało już zamknięte. Ty powiedziałeś, że mogłeś tam nawet trafić.
I powiedziałeś, że ktoś cię przestrzegł. Możesz nam przypomnieć tą historię i przypomnieć to, co już, to co jakby skierowało uwagę opinii publicznej na to siedlisko zła. To chyba u ciebie nawet mówiłem na ten temat, że na jakimś tam etapie życia wpadło mi do głowy pomysł, że seminarium skończę właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Watcher Lake. Zwierzyłem się z tego pomysłu, planu, nie wiem, zamiaru, prawda, swojemu ówczesnemu, nieżyjącemu już w tej chwili proboszczowi. On tak na mnie popatrzył i powiedział, no stary, ale do burdelu to ty nie idź. Jednym zdaniem skutecznie wybił mi z głowy pomysł przenosień do Stanów Zjednoczonych Ameryki. To seminarium, tak jak ja pamiętam, podkreślam, to jest moje zdanie i to, co ja słyszałem, to, co do mnie docierało, ono nigdy nie miało jakiegoś, nigdy nie było uważane za jakieś prestiżowe, nigdy nie, to ono było, no powiem wprost, no, traktowano je na zasadzie takiej, że jak ktoś w Polsce nie daje sobie rady, prawda, coś tam nie by, no to właśnie do Oczerlek, bo tam jest brak kadr, tam przyjmą właściwie każdego, każdy może się załapać, skończyć to seminarium, zostać wyświęconym na kapłana, pracować tam, ale być może w jakiejś innej diecezji. Proszę pamiętać, że Oczerlek nie było seminarium diecezjalnym. Ono nie podlegało pod żadną amerykańską diecezję. Właściwie, na dobrą sprawę, gdyby zapytać kanonistów, to chyba żaden nie potrafiłby powiedzieć, kto miał sprawować nadzór nad tym seminarium. Tego nikt nie wie. To był jakiś dziwny twór. Ale wiadomo jest jedno, że rektor tegoż seminarium, ksiądz Król, jest obecnie objęty śledztwem amerykańskim, ponieważ kilka osób zarzuca mu molestowanie seksualne, co jest bardzo poważnym przestępstwem w normalnym świecie i w Stanach Zjednoczonych. I tenże właśnie rektor, zresztą nie jest to osoba obca księdzu, który skrzywdził mojego brata, i ten ksiądz też był bardzo istotną postacią w Orchard Lake i miał różne możliwości wpływania na ludzi. Zresztą dostaje do dzisiaj pensję stamtąd na skromną. Rektor Król był też blisko związany z kardynałem Dziwiszem, dlatego to jest też tak istotna historia. Robi ją Marcin Gutowski w TVN24, autor książki Don Stanislao, która ukaże się jesienią. Czy uważasz, że ostatnio mieliśmy, jeszcze jedna rzecz chciałem uściślić, ostatnio mieliśmy taką informację, że kardynał Dziwisz raczej nie poniesie konsekwencji za tuszowanie różnych spraw z diecezji, z okresu, kiedy był metropolitą krakowskim. Czy myślisz, że mimo to jest szansa, nadzieja, że inne sprawy, o których tak dużo się mówi i coraz więcej pisze, spowodują, że kardynał Dziwisz podzieli los tak niechlubnej postaci jak McCarrick, który ewidentnie był pedofilem, jego wina nie ulega wątpliwości, jest taką czarną owcą, a kiedyś bardzo hołubionym przez nawet Watykan duchownym. Ja myślę, że nie da się porównać mimo wszystko McCarricka z Dziwiszem. McCarrick, no to był po prostu pedofil, natomiast Dziwisz, no cóż, ja go kiedyś nazwałem największym błędem, największą pomyłką Benedykta XVI. On nigdy nie powinien zostać metropolitą, arcybiskupem, metropolitą krakowskim, powinien sobie siedzieć gdzieś w jakimś muzeum, być kustoszem pamięci świętego Jana Pawła II, na tym powinna ograniczyć się jego rola. Nigdy nie powinien zostać kardynałem. To nie jest ten format człowieka, to nie jest ten intelekt. Co do pytania o komisję, która tutaj działała w Polsce,
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie nuncjatury, to dochodzenie dotyczyło właśnie tylko i wyłącznie spraw związanych z zaniedbaniami ewentualnymi, prawda, kiedy był metropolitą krakowskim. Jakie będzie rozstrzygnięcie, nie wiem. Wiem, że była taka informacja, poszła taka informacja w eter, że prawdopodobnie będzie uniewinniony. Zobaczymy, no po prostu zobaczymy. Trzeba cierpliwie chwilę poczekać. Natomiast dla mnie to jest troszkę wtórna sprawa. To nie to. Powinna powstać komisja, która powinna zająć się jego działalnością w Watykanie. To jest najważniejsze, co powinno zostać zrobione. Proszę pamiętać, pamiętaj Radku, że to właśnie Dziwisz miał przedziwne relacje ze wspomnianym przez ciebie Makarykiem, który tłumaczy się papieżowi, wysyła jakieś listy. Właściwie nie wiadomo, skąd on wie, że będzie powołany na arcybiskupa. Zdradzono sekret papieski. Tam powiedzieć, że tam śmierdzi, to nie powiedzieć nic. Druga historia związana z Dziwiszem, to są jego zażyłe, niesamowicie zażyłe stosunki z Degolado, prawda? Także pedofilem, człowiekiem, który wykorzystał dwóch własnych synów seksualnie. Te związki są w ogóle nieruszone, że tak powiem. Kardynał nie chce o nich mówić, a nie mówiąc, jaka była jego tak naprawdę rola w tym wszystkim, pogrąża świętego Jana Pawła II. On sobie chyba z tego nie zdaje sprawy. Więc ja bym tu widział sens działania Komisji Papieskiej do wyjaśnienia tych spraw, przy czym, i to jasno od razu zaznaczam, nie wierzę w jej powołanie z bardzo prostej przyczyny. Dziwisz za dużo wie. Nikt nie będzie chciał go ruszać, podobnie Mokrzyckiego, obecnego metropolity lwowskiego. Nikt nie będzie chciał ich ruszać ze względu na to, jak ogromną, tajną, że tak powiem, wiedzę oni posiadają. Nie sądzę, żeby go ruszono. On sobie spokojnie, no, dziobany przez dziennikarzy, prawda, tam zaczepiany, on sobie spokojnie najprawdopodobniej dożyje swoich lat na kanoniczej w pałacu ze swoim diakonem, prawda, asystentem. Nikt go nie ruszy. Przykra to konstatacja, ale no cóż, na razie... No cóż, ja bardzo wierzę w pracę Marcina Gutowskiego. To jest bardzo utalentowany dziennikarz, nie chcę nawet tak protekcjonalnie zabrzmieć. To jest autor materiału, o którym na pewno większość z Was słyszała, Don Stanislao, niedługo książka. A ja tylko na koniec Wam uświadomię, bo rzeczywiście z Makarykiem porównanie Dziwisza jest obarczone błędem, bo jeżeli rzeczywiście okazałoby się tak, jak wiele przesłanek na to wskazuje, że to właśnie kardynał Dziwisz ukrywał przed Janem Pawłem II prawdę o różnych czynach pedofilskich, o skali przestępstw seksualnych w Kościele, że to on był tą najczarniejszą z czarnych owiec. A ja tak myślę, bo tak jak mówię, na przykład w książce Sodoma jej autor pisał, że nie ma żadnych dowodów na to, że Jan Paweł II wiedział i nie chciałbym, żeby... Znaczy, jestem otwarty naprawdę. Jeżeli mogę tak, ci wejść w słowo, przesłanki są bardzo mocne. Przesłanką jest chociażby sprawa właśnie Peca, kiedy ówczesny rektor seminarium, on o tym opowiada, obecny profesor Polak, udał się do Watykanu, szedł korytarzem do gabinetu papieskiego, prawda, na spotkanie, na audiencję w towarzystwie Dziwisza. Dziwisz wręcz wprost mu powiedział na ten temat ani słowa do papieża. Sprawa cała wypłynęła, że tak się wyrażę, w Watykanie tylko i wyłącznie dlatego, że najbliższa przyjaciółka, koleżanka papieża, profesor Pułtaska, przemyciła, nie zaniosła, ona przemyciła list
opisujący całą tą sytuację i dopiero wtedy Watykan podjął i papież podjęli działania. To się działo jakby za plecami Dziwisza. Tylko w ten sposób można było dotrzeć do papieża. Zawiódł ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Kowalczyk, późniejszy już teraz emerytowany prymas. Zawiodły wszelkie kanały oficjalne. Trzeba było uruchomić kanał nieoficjalny, przyjacielski, żeby poinformować papieża. Więc wszystko wskazuje na to, że tym hamulcowym, no nie wiem jak to nazwać, prawda, takim człowiekiem, który odcinał papieża od informacji, byli jego sekretarze. Ja podejrzewam, że właśnie obecny kardynał Dziwisz i drugi z nich, nie wolno o nim zapominać, obecny metropolita, arcybiskup Mokrzycki, Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Drodzy Państwo, okoliczności zmuszają mnie do zakończenia tego programu, który i tak przedłużyliśmy. Bardzo Ci dziękuję, Robercie, Wiktorze, za dzisiejszą rozmowę. Wszystkich Was zachęcam do wspierania naszego resetu. Będzie nas coraz więcej. Postaram się też zrobić w najbliższym czasie program specjalny i tak jak mówię, dzisiaj robię krok w tym kierunku. Mówię o tym, że mój brat był tym człowiekiem, który spał w seminarium w Orchard Lake, o czym dowiedziała się rodzina wiele lat później i przekonywała czasami, że wprawdzie ksiądz próbował się do niego dobierać, ale brat się obronił. Nie obronił się, o czym dowiedzieliśmy się wiele lat później. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Robercie, bardzo Cię pozdrawiamy. Wszyscy napiszcie proszę pozdrowienia. Polecam Wam też odwiedzenie strony Resetu Obywatelskiego, strony profilu, śledzenia profilu Roberta Wiktora Porckiego, Robert Fidura. Tak się nazywasz na Facebooku, Robercie. Bardzo Was proszę o to, szczególnie w nowej dla mnie sytuacji, żebyście pamiętali o tym, żeby komentować na Facebooku, wspierać nas na zrzutkach, ewentualnie nawet spróbować w Patronite zostać naszym konsekwentnym darczyńcą, bo dzięki Wam takie programy jak dzisiejszy i takie jak w kolejnych dniach, codziennie mamy nasze programy premierowe, będą się ukazywać i będą coraz głośniejsze. Dziękuję wszystkim gościom, dziękuję wszystkim czatowiczom, dziękuję Robertowi, który jest producentem, dziękuję wszystkim naszym sponsorom. Śpij dobrze, Robert. Dobrej nocy. Jestem z Tobą całym sercem. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się już wkrótce na kanale Reset Obywatelski, wolnym medium, wiernym ideałom, wartościom i wszystkim Wam, którzy jesteście immanentną częścią tego, co robimy. Zapraszam na kolejne programy w Resecie Obywatelskim. Dobranoc, śpijcie dobrze. Reset Obywatelski.